Over 123. Przepracowany. Rozdział 1221. Nie wiem, co to jest, ale mogę ci pomóc. Czuję z energii szalonego smoczego żelaza w twoich rękach, żem wypełniłaś misję, którą ci powierzyłem. To będzie nagroda. Biban był dobroczyńcą Grida. Gdyby nie przychylność, jaką okazał podczas testu dziewiątego, Grid nie zyskałby techniki niezrównanego serca. Biban poprawił nawet umiejętność walki mieczem niepokonanego króla. Grit lubił Bibana. To był krótki związek, ale czuł absolutną sympatię i wdzięczność. Po prostu nie ufał zbytnio Bibanowi w tej chwili, ponieważ ta osoba nie wiedziała, czym jest energia walki. Po pierwsze, Biban nie rozpoznawał energii walki. Dowodem było to, że pomylił Grida jako służącego Mercedesa podczas ich pierwszego spotkania. Gdyby Biban wiedział o energii bojowej króla bohaterów, nie pomyliłby mojej tożsamości. Czy taka osoba mogłaby pomóc w połączeniu energii walki i energii i miecze? Abelio wystąpił naprzód, gdy Grid czuł się zakłopotany. Tajne techniki, które Biban pozostawił nieznanemu geniuszowi, wpadły w ręce Mullera i Muller stał się największą legendą wszechczasów. To był przebłysk miecza niezrównanego serca. Można powiedzieć, że Biban jest twórcą miecza niezrównanego serca i protoplastą Mullera. Będzie ci bardzo pomocny. Co się dzieje do diabła? Biban wstał, ściskając mokrą szmatkę i ponaglał Abelio, by przeszedł do sedna. Abelio unikał brudnej wody i wskazywał na energię bojową Grida. Pionier tej epoki zdobył kwalifikacje króla bohaterów i złamę harmonię serca, ciała i umiejętności. Od ciebie zależy, czy mu pomożesz. Czy to możliwe? Król bohaterów. Biban przechylił głowę i wyglądał, jakby nie wiedział. Jego postawa sprawiła, że Grid poczuł się jeszcze bardziej nieswojo. W końcu Grid zapytał wprost Biban, nie wiedziałeś, że jestem królem bohaterów? Huch, wciąż jesteś odważny. Próbujesz mnie przetestować? Nie wątpię w ludzi. Po prostu ucieszyłem się słysząc, że zostałeś królem bohaterów. Właśnie słyszałeś o tym teraz? Zostałem bohaterem króla kilka lat temu. Dla takiego transcendentnego jak ja, który żyje wiecznie, czas jest bezinteresowny. Dekady temu jest tak samo jak wczoraj, a kilka lat temu jest tak samo jak teraz. Nie ma sensu dyskutować o przyszłości i teraźniejszości. Więc dlaczego unikasz moich oczu? Otrzymałem zadanie wielkiej misji oczyszczenia wieży i szukam kurzu, który może gdzieś utknąć. On jest naprawdę. Grid posłał Abelio spojrzenie, prosząc o pomoc. Abelio uśmiechnął się i uspokoił Grida. Nie myśl za dużo. Żartuję. W rzeczywistości najskrytsze myśli Abelio były inne. Zauważy, że Biban tak naprawdę nie wiedział, to było zrozumiałe. Energia bojowa króla bohaterów była siłą mityczną. Nie wiedział, że energia, którą nosił Grid, walczyła z energią, kiedy Grid był legendą przez mniej niż 20 lat. Nie, nawet gdyby wiedział, że to energia walki, mógł nie kojarzyć jej z bohaterskim królem. W wizji Bibana bohater król był absolutnie silną osobą, ale Grid nie osiągnął tego poziomu. Widzę. Grid nie był zbytnio przekonany, ale nie miał innego wyjścia, jak tylko skinąć głową. Nie czuł potrzeby walki o prawdę. Nie było ważne, czy Biban wiedział o walce z energią, czy nie. Krok. Krok. Biban schodził po schodach. Trzymał wiadro pełne brudnej wody i mokrą szmatkę, ale jego oczy były głębokie i nieruchome, jakby patrzył na wszechświat. W każdym razie straciliśmy sporo czasu. Jeśli zwykli ludzie mają doświadczenia takie jak twoje, w naturalny sposób uzyskają wgląd i poprawią się. Jednak twoje ciało zostało połknięte przez energię walki i to nie zadziałało w pełni. Ty ledwie zrobisz jeden krok, podczas gdy inni robią dziesięć kroków. To naprawdę niefortunne. Nieufność Grida wobec Bibana została zmyta. Widząc, że podał to samo wyjaśnienie, co Abelio, wydawało się, że naprawdę był członkiem wieży. Przypomniał Gridowi, że Biban był odpowiedzialny za narodziny z Fort Saint Muller. W tym samym czasie poczuł się, jakby został uderzony w tył głowy. Ty ledwie zrobisz jeden krok, podczas gdy inni robią dziesięć kroków. Czy to naprawdę niefortunne? Grid przywołał informację z systemu oświecenia, który został aktywowany jakiś czas temu. Był to system, który pozwalał graczom na bieżąco zdobywać doświadczenie podczas wykonywania czynności lub bitew specyficznych dla danej klasy. Był to publiczny system awansu, przebudzenia, czwartej klasy. Jednak Grit miał dodany komunikat ostrzegawczy. Nie możesz cieszyć się efektem oświecenia z powodu zasobu energii walki. Ach. Grit poczuł zawroty głowy. Zdał sobie z tego sprawę. Gdyby nie miał energii do walki, system oświecenia aktywowałby się naturalnie bez przechodzenia przez proces uzyskiwania tych informacji. Oznaczało to, że typowy gracz nie miał problemu ze wzrostem po osiągnięciu 400 poziomu. Raczej wydawało się, że większość ludzi będzie w stanie rozwijać się szybciej po osiągnięciu 400 poziomu. System oświecenia istniał, ponieważ sam system dbał o niebojowe klasy zawodowe lub klasy, w których trudno było uzyskać świetne wyniki. Im wyższy poziom, tym bardziej zmniejszy się przepaść między graczami. Czy to jeden z powodów? Grid wystchnął głęboko. Jego czerwona twarz wróciła do normy. Jego gniew szybko opadł. W rzeczywistości system oświecenia był przekonujący, kiedy na niego patrzył. Tradycyjnym sposobem na awansowanie było usuwanie zadań o wysokim poziomie trudności lub pokonywanie potworów wysokiego poziomu i NPC. To było zbyt okrutne dla słabszych, którzy stanowili absolutną większość z dwóch miliardów graczy. Nie sądziłem, że doświadczenie wymagane do awansu jest odpowiednie. To była zdecydowanie trudna gra, jeśli wymagała awansu w zwykły sposób. Grid westchnął, przypominając sobie wszystkie trudności i przeciwności, których doświadczył, aby osiągnąć poziom 408. Miałem energię do walki, więc byłem w stanie pokonać Angbany i mój poziom wzrósł. Nie przepraszaj, nie myśl, że to on sam poniósł straty. Od czasu, gdy nabrał energii do walki, zyskał siłę powyżej swojego poziomu. Dzięki energii walki bardzo szybko udało mu się dotrzeć do tej pozycji. Grid zorganizował swój umysł i grzecznie zapytał Bibana, Biban, proszę, naucz mnie, jak ograniczać energię walki. HM. Biban nie odpowiedział szybko. Nie przejmował się brudną, mokrą szmatką dotykającą jego przedramienia i intensywnie myślał ze skrzyżowanymi ramionami. Siatka przełknęła ślina. Milczenie Bibana wydawało się trwać wyjątkowo długo. HMM. Co go niepokoiło? Biban był zmartwiony niemożnością znalezienia odpowiedzi i wydmuchał na mokrą szmatką. Wyterł nos, po czym przemówił ze skomplikowanym wyrazem twarzy, moim zdaniem jedynym sposobem nastłumienia energii walki jest połączenie jej z energią miecza i osłabienie nieodłącznych efektów energii walki. Aby jednak zgromadzić energię miecza, która może unieść tę mityczną moc, musisz opanować technikę niezrównanego serca. Twarz Bibana pociemniała, gdy spojrzał na energię miecza Grida. Twoja niezrównana technika serca to wciąż poziom 1. Poziom 1. To był obecny stan techniki niezrównanego serca, której nauczył się Grid. Miał wypełniony tylko 50% paska doświadczenia. Ile czasu zajmie mi osiągnięcie opanowanego poziomu techniki niezrównanego serca? Dobrą wiadomością było to, że sposobem na zdobywanie doświadczenia z techniką niezrównanego serca było odzyskiwanie energii miecza. Gdy gryć zużyje energię miecza, doświadczenie wzrośnie proporcjonalnie do ilości energii miecza przywróconej za pomocą techniki niezrównanego serca. Oznaczało to, że mógł celowo zdobywać doświadczenie. Jednak, podobnie jak w przypadku większości umiejętności, szybkość zdobywania doświadczenia spadałaby wraz ze wzrostem poziomu. Osiągnięcie poziomu 10 może zająć lata. Ach, Grid westchnął głęboko i ostatecznie opuścił głowę. Uderzyła go nieznośna rozpacz. Biban poklepał go po ramieniu. Nie bądź zbyt sfrustrowany, to jest wieża mądrości. To miejsce, w którym gromadzą się geniusze każdej epoki. To także tajemnicze miejsce, które biegnie na smoczym sercu. Na pewno będzie dobra metoda. Najpierw zobaczmy pozostałych członków wieży. Jestem pewien, że po pomyślnym zakończeniu pierwszej misji wszyscy powitają twoje przybycie. Dziękuję, Biban. Grid nie zrobił nic specjalnego dla Bibana, ale był bardzo poruszony, ponieważ Biban był dla niego miły. Dlatego nie mógł nic powiedzieć. Grid, który szedł za Bibanem po schodach, zatrzymał się w miejscu i stanął obok Abelio. Odszedł jak najdalej od Biban. Biban nie mógł ukryć swojego smutku. Co to jest? Nasz związek jest głębszy. Dlaczego zamiast mnie idziesz obok Abelio? To Grit nie mógł mówić szczerze, Abelio odpowiedział w jego imieniu. To dlatego, że śmierdzisz. Zapach! Potarłeś twarz mokrą szmatką i smruk się rozprzestrzenił. Gówno. Dlaczego mówisz to tylko teraz? Biban wyrzucił mokrą szmatkę i wbiegł po schodach. Wstydził się popisywać ten brzydki wygląd. Abelio powiedział, że gridowi. Biban to wspaniały człowiek. Tyle, że w porównaniu ze stosunkowo zwykłymi członkami wieży, ma bardzo dobrą koncentrację. Rez pogrążony w sytuacji, często nie może się rozejrzeć. Proszę zrozumieć. Ach, już to wiem. Huhu, cieszę się, że wiesz. Bałem się, że będziesz rozczarowany. Haha, ha. nie było powodu do rozczarowania. Pierwsze wrażenie było już najgorsze. Grid potrząsnął głową i poszedł obok Abelio na najwyższe piętro wieży. Dziesięć. Piętro. Siódmy fotel, Abelio, przedstawia pioniera tej epoki. Abelio zaprowadził Grida do pokoju i skłonił się uprzejmie ludziom siedzącym przy okrągłym stole. Wszyscy przy okrągłym stole wstali, ukłonili się Abelio, a potem odwrócili się do Glida. Czuję energię Pakma. Czy to magiczna moc Brahma? Walcząca energia króla bohaterów. Wspaniale. Pozostali mistrzowie wierzy byli zupełnie inni niż Biban. Od pierwszego spotkania zobaczyli wiele rzeczy o i wykazali duże zainteresowanie. Jednak tylko jeden z nich całkowicie przeniknął do sieci. Moc Boga. Pierwsze miejsce Hejate, tylko on zwraca uwagę na serce Grida. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1222. To, że król Artur i jego rycerze siedzieli obok siebie przy okrągłym stole, nie oznaczało, że ich pozycje były równe. Okrągły stół oznaczał równość, ale czasem był to symbol. Tak było teraz. Siedzenie, na którym siedział Heyate, było najwyższym siedzeniem. Kiedy otworzył usta, wszyscy członkowie wierzył uprzejmie i słuchali. Sprawiedliwa istota wschodu została wskrzeszona. Wygląda na to, że wskrzesiłaś czerwonego Feniksa. Hayate uśmiechnął się, patrząc na serce grit, jakby przejrzał wszystko i patrzył prosto w serce czerwonego Feniksa. Nigdy nie sądziłem, że człowiek będzie miał najszlachetniejsze życie czerwonego Feniksa z czterech pomyślnych bestii. Jestem dumny z bycia bliźnim. Czy znasz prawdziwy mit wschodniego kontynentu? Dla Grida spotkanie z Bibanem i Abelio było szokujące. Obaj rozpoznali problem, którego doświadczał Grit i nauczył go, więc Grid poczuł podziw dla istnienia członków wieży. Jednak Hayat widział znacznie więcej niż oni. Wiedział więcej. Wieża mądrości nie rozróżnia świata między wschodem a zachodem. Zawsze postrzegamy to jako ten sam świat. Czy to prawda? Osobą, która zadała pytanie, był Biban, a nie Grid. Hayate uśmiechnął się łaskawie, podczas gdy drugi fotel Frunzelc patrzył na niego z ponurem spojrzeniem. Hayate powiedział: Sibiban może o tym nie wiedzieć. Zanim Sierbiban dołączył do wieży, promień działania smoków został zmniejszony na zachód. Hayate. W wieży są zapisy, historia. Gdyby Biban miał minimalny poziom świadomości, nie byłby nieświadomy naszych przeszłych działań. Drugi fotel Frunzelc jednocześnie skrytykował ignorancję Bibana i łagodną postawę Hayate. Był niezadowolony z Bibana, który nie zdobył nawet podstawowej wiedzy, przez co zadawał głupie pytania. Nie podobało mu się też, że Hayate bronił go zamiast go ukarać. Prawdopodobnie zdarzyło się to więcej niż raz lub dwa razy. Gdy atmosfera się pogorszyła, Gryt zamknął usta i cofnął się. Potem spojrzał na pozostałych członków wieży. Biban, który sprawił, że Fronzaldz eksplodował, potarł uszy, jakby kpił z Fronzaldza. Tymczasem ósma osoba, sica, przemówiła do niego ostrzeżeniem. Reszta członków po prostu uśmiechała się jak hejate. Wydawali się odważni i wspaniałomyślni, jaka po stłowie sprawiedliwości oddani obronie świata przed potężnymi wrogami, smokami. Fronzaldz westchnął i powiedział Bibanowi: Od dzisiaj czytaj zapisy wieży i poznaj historię wieży. Wtedy pozbędę się twojej dziesięcioletniej kary za sprzątanie. Księgi wieży są napisane starożytnymi runami. Jak chcesz, żebym je przeczytał? Badanie. Wolałbym posprzątać. Nie, skupię się na oczyszczeniu i treningu. Ty. Twarz Fronzalt zapoczerwieniała, gdy zacisnął zęby. W stosunkowo wolnym towarzystwie był jedynym, który miał obsesję na punkcie zasad i kontroli. Grid rozumiał jego uczucia. Jest na miejscu Noël'a. W szczególności im bardziej wolny duchem przywódca, tym większe prawdopodobieństwo, że jego podwładny potraktuje sprawy poważnie. Ktoś musiał ściśle przestrzegać zasad, aby utrzymać organizację. Fronzalt spokocił się jeszcze trochę z Bibanem, po czym westchnął i ukłonił się Gridowi. Przeprosił za okazanie złego nastawienia. Grid uśmiechnął się niezręcznie i spojrzał na Bibana. Nadal grzebał sobie w uszach jak niegrzeczne pięcioletnie dziecko. W każdym razie atmosfera się uspokoiła. Hejata spojrzał na pozostałych członków wieży. Następnie członkowie wieży zaczęli przedstawiać się Gridowi. Jestem ósmym miejscem, jest Sico. Byłem wielkim magikiem w tej samej epoce co Biban. Wiele razy mówiono, że historia, do której gracze mieli łatwy dostęp, była tylko poprzednią generacją legend. Historia pokoleń sprzed dziesiątek lub setek lat była trudna do uzyskania, ponieważ to było zbyt dawno temu było zbyt wiele dokumentów, które zostały utracone lub sklasyfikowane w procesie wygrywania lub przegrywania wojen. Mimo to imię Jezsiki było na tyle znane, że Grit o nim słyszał. Założycie Magii Echa. Często słyszał imiona Haxen i Jessica od magów, takich jak Zygnos i Layla, podczas wspólnych zadań. Magia najwyższego punktu Haxena i Magia Echa siliki. Wśród nich wciąż badano Magia Echa. To zaszczyt Cię poznać. Jessica wyciągnęła rękę, a Grit potrząsnął nią poważnie. Faktyczne spotkanie z historyczną istotą było za każdym razem ekscytującym przeżyciem. Jestem szóstym miejscem, Ken. Jestem artystą sztuk walki. Jestem piątym miejscem. Jurena, Poskramiacz potworów. Jestem Bette. Czwarte miejsce. Wszystkie trzy były imionami, które usłyszał po raz pierwszy. Podobnie jak Abelio, musieli być aktywni przed Bibanem i Eschicu. Po prostu Ken i Ureny byli młodymi mężczyznami, a Bette była młodą dziewczyną, więc po raz kolejny uderzyło go istnienie legend. Istoty nieśmiertelne. Jak na ironia, większość legend poprzedniego pokolenia zniknęła po ich śmierci. Grit pogrążył się w dziwnym nastroju, gdy podniosło się trzecie miejsce. Był to mężczyzna ponad dwa metry wzrostu, a jego ręka była tak duża, że mógł trzymać w jednej ręce arbuza. Nie wyglądał jak człowiek, a zamiast tego wydawał się pochodzić z innego gatunku. Jestem Radwolf. Jestem naukowcem. Naukowiec czy kiedykolwiek istniał legendarny naukowiec? Grit uznał to za nieco dziwne, a Radwolf dodał wyjaśnienie: Jestem gigantem. Grit przypominał relikty starożytnych gigantów. Broń wojenna, która napędzała ambicje cesarskiego księcia Edana. Magiczne maszyny. Jak członkowie wierzy walczyli ze smokami? Grit kwestionował to po swoim doświadczeniu z Bibanem i jego wątpliwości zostały ostatecznie rozwiązane. Grid po raz kolejny zdał sobie sprawę, że standardy zgromadzonych tu członków wieży były wyższe, niż sobie wyobrażał. Fronzald uścisnął dłoń Gridowi, który przełknął ślinę. Jestem drugim miejscem. Brat Radwolfa. Giganci nadal istnieli. Stracili jednak większość swojej inteligencji i byli traktowani niemal jak potwory. Tymczasem Radwolf i Fronzaldz byli starożytnymi gigantami, których okrzyknięto mądrymi wojownikami. Grid uścisnął dłoń Fronzaldzowi i w końcu przeniósł wzrok na Hayate, najwyższe siedzenie. W przeciwieństwie do Radwolfa i Fronzaldza, którzy robili wrażenie zastraszające ze względu na dobrze rozwinięte kości, Hayate był czystym człowiekiem. Miał blond włosy, niebieskie oczy, ładną brodę i elegancki wyraz twarzy Był człowiekiem o wszystkich arystokratycznych cechach, o których ludzie powszechnie myśleli Wygłosił krótkie, ale intensywne wprowadzenie Dragon Slayer Jestem pierwszą legendą ludzkości Dragon Slayer był to tytuł, którego zazdrościł mu każdy gracz Większość gier przedstawiała smoki jako wyjątkowe, a tytuł pogromca smoków miał swój własny, niepowtarzalny styl W szczególności zabójca smoków Setiswy był prawie traktowany jako iluzja W Setiswy smoki nie były celem najazdu, ale katastrofą samo w sobie Kto odważyłby się walczyć z wrogiem, któremu nie można się oprzeć. Jeśli gracz naprawdę istniał z tytułem Dragon Slayer, to był to tylko fałszywy półtytuł uzyskany podczas polowania na Werner. W rzeczywistości mieszkańcy historii Seth i nie wspomnieli o słowie Dragon Slayer. Co więcej, po raz pierwszy Grid usłyszał, że wśród legend jest zabójca Smoków. Jednak tuż przed nim stał mężczyzna, który twierdził, że jest zabójcą Smoków. Miałem szczęście. Na 10. Pięć czy wieże. Ja ten zaprosił Grida do gabinetu i podał herbatę. Potem zaczął rozmowę z gorzkim spojrzeniem. Natknąłem się na Smoka, który został ranny w walce o władzę. Byłem przerażony jego naciskiem. Desperacko walczyłem o przetrwanie i wreszcie podejrzałem mu gardło. Grid zdał sobie sprawę z czegoś, gdy zobaczył, jak Hejate mówi, jakby saga była haniebną rzeczą. Chodziło o to, że duma Heiate jako wojownika przekraczała wszelkie wyobrażenia. Grid zdawał się rozumieć, dlaczego ta osoba lubiła Bibana. Grid myślał o tym, kiedy nagle nawiązał kontakt wzrokowy z Hejate. Spojrzenie Hejate na Grid wykroczyło po zalbienie i stało się zazdrością. Dlaczego pierwsza siedziba wierzy patrzył na niego w ten sposób? Hejate powiedział wstrząśniętemu Gridowi, status, który zbudowałeś. To nie jest coś, co możesz zrobić tylko dlatego, że masz szczęście. Oczywiście Grit mógł mieć szczęście raz czy dwa. Nie, mógł mieć więcej szczęścia. Jednak to było nierozsądne, że Grit rozwiązywał wszystkie incydenty, które budowały jego status, mając szczęście. Jestem pod wrażeniem całej ciężkiej pracy, wytrwałości i umiejętności, którym wykazałeś, aby przezwyciężyć wszystkie wydarzenia, których mogłeś lub nie mogłeś uniknąć. Przeceniasz mnie. Jestem pewny. Wszystkie osiągnięcia, które zbudowałeś sam, są wspanialsze i większe niż suma osiągnięć członków wieży. Inni członkowie wieży wiedzieli o tym i zaprosili cię do okrągłego stołu bez przeprowadzenia testu. Pierwotnie wieża miała dwa rodzaje testów. Pierwszy typ był podstawowym zestawem testów potwierdzających kwalifikacje pionera, podczas gdy drugi typ to indywidualne testy przeprowadzane osobiście przez każdego członka wieży, aby pioner mógł pochwalić się swoimi umiejętnościami przed członkami wieży. W rzeczywistości, zanim udał się na wschodni kontynent, Grid został przetestowany przez Bibana. Jednak tym razem Grid pominął drugi test. Był to znak, że jego umiejętności znacznie się poprawiły po podróży na wschodni kontynent i że został doceniony przez członków wieży. Nie, to nie jest status, który sam sobie zbudowałem. Zawsze miałem swoich kolegów sięgał odno i rangę do dziesięć zasłużonych słuki Brahama. Zawsze był ktoś u boku Grida. Nawet jeśli Grid był sam, wielu ludzi wspierało go, aby mógł do niego dotrzeć. W czasach, gdy miał niski poziom, Grid nie byłby łatwym wyzwaniem dla nowych przeciwników bez materiałów i przepisów rzemieślniczych zdobytych przez członków Overgaret. Gdyby nie Lawel, Grid nie zdobyłby tronu. Sumienie Grida oznaczało, że nie mogło odmówić im całej ich pomocy i działań, które pomogły mu osiągnąć ten punkt. Wzrok Hayate pogłębił się. To czyni cię jeszcze lepszym. Osiągnęła się już ideały, których szukam. Kaszel, czy ta interpretacja nie była zbyt dobra? Grid był tak zakłopotany, że zakaślał. zakaszlał. Hejata uśmiechnął się, jakby Grid był słodki, a potem spojrzał przez ścianę swojego gabinetu. Wisiały tam portrety członków wieży, w tym Hayate. Hayata mówił dalej: Powodem, dla którego zbudowałem wieżę, było to, że znałem własne ograniczenia. Chciałem zebrać kolegów do wspólnej walki. Twoje własne ograniczenia. Grid dostrzegł trudności i przeciwności, jakich doświadczył Hayate. Jak trudno byłoby mu podjąć decyzję o walce w obronie świata i zbudowaniu wieży? Grid wyjął to szalone smocze żelazo, które przygotował i wręczył je Hejatę. Następnie, misja, misja wieży została ukończona. Smocza łuska została zdobyta jako nagroda za zadanie. Zadania zostało ukończone i udało mu się zdobyć upragnioną nagrodę. Jednak nagrody, które otrzyma grit, jeszcze się nie skończyły. Rozwój smoczego miecza zabójczego wymaga nieskończonej energii miecza. Co? Musisz starać się stłumić energię walki, to nieskończona energia miecza. Myślę, że mogę ci pomóc. Co z tym? Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1223. Nie spodziewałem się, że tak się stanie. Wizyta tak w wierze mądrości była spowodowana chęcią pomocy Bibana. Miał nadzieję, że znajdzie wskazówki do swoich wąskich gardeł postępów i uzyska pozwolenie na rozpowszechnianie techniki niezrównanego serca. Tak, spotkanie z innymi członkami wierzy i wykonanie zadania misja wieży było tylko drugorzędnymi celami. Szczerze mówiąc, niechętnie spotykał się z członkami wierzy. Grid wiedział z dotychczasowego doświadczenia, jak ludzie, którzy przez setki lat budowali własne przekonania, mogą niszczyć innych. To było jak jego pierwsze spotkanie z Brahmanem i Bibanem. Spotkanie z nowymi członkami wierzy wydawało się prawdopodobnie powodować męczące wydarzenie i dlatego nie chciał tego robić. Ale jaka była rzeczywistość? Co z tym? Czy przez jakiś czas przyjmiesz moje nauki? Charakter i postawa członków wierzy był zbyt różny od oczekiwań Grida. Mogli być siebie dumni, ale nie byli aroganccy. Wiedzieli, jak szanować innych. Pokazali swoją mądrość, skupiając się na tym, co kryło się za historią, a nie na faktach przed nimi. Byli dobrymi ludźmi. Byli szanowanymi ludźmi. Grid był przekonany. Nic dobrego nie wyniknie z oszukiwania ich. Wieża mądrości uważała, że szalone smocze żelazo jest niebezpieczne. Przeanalizowali, że osoba, która obecnie posiada szalone smocze żelazo, zniszczy świat, jeśli zostanie niewłaściwie wykorzystana Właścicielem szalonego smoczego żelaza był Grid. To ludzie, z którymi mogę porozmawiać Mogę im zaufać, że im wysłuchają i rozważą moje słowa, jeśli powiem im, że mogę kontrolować szalone smocze żelazo Nie było wiecznej tajemnicy Nie byłby w stanie sobie z tym poradzić, gdyby później został złapany przez członków wieży, a oni poczuli się źli i rozczarowani Lepiej było być szczerym od samego początku Gdy Grid myślał, te poczuł się zakłopotany Wygląda na to, że moja sugestia cię zdenerwowała. Przepraszam. Miecz zabijania smoków? Był trochę zakłopotany, że Grit nie odpowiedział, mimo że próbował przekazać tajną technikę, która zabiła smoka. Raczej obawiał się, że popełnił błąd w oparciu o reakcję Grida. Grit spojrzał na wyraz twarzy Hayate, który był tak kolorowy jak jego lata i szybko wstał z krzesła. Potem skłonił się grzecznie i głęboko. Hayate, w rzeczywistości, oszukiwałem wieżę mądrości. HMMM. Właścicielem szalonego smoczego żelaza. Jestem ja. Miałem już szalone smocze żelazo, zanim dowiedziałem się, że wieża istnieje. Grit zamknął oczy. Miała przygotować się na gniew Hayate. Co zaskakujące? Hejate milczał? Po długim czasie nie było odpowiedzi i zdziwiony Gryt powoli otworzył oczy i podniósł głowę. Hejate spojrzał prosto na gwida i otworzył usta. Musiałeś być niespokojny przez cały czas po tym, jak dowiedziałeś się, że szalone smoczem żelazo może zniszczyć świat. Nie, mam całkowitą kontrolę nad szalonym smoczem żelazem. Siatka była szczera. W procesie tworzenia chciwości za pomocą szalonego smoczego żelaza w pełni rozumiał, jak stłonić właściwości szalonego smoczego żelaza. Dlatego był pewny siebie. Dlaczego to wyznajesz? Nie miałoby znaczenia, gdybyś miał pełną kontrolę i zachował to w tajemnicy na zawsze. Wieża najpierw pokazała mi zaufanie, więc pomyślałem, że słusznie było to zaufanie zwrócić. To pochopne uznanie. Z punktu widzenia wieży nie mogę zignorować właściciela szalonego smoczego żelaza. Muszę odzyskać szalone smocze żelazo. Czy masz na myśli, że nie możesz mi ufać? Ufam ci. Jeśli nie wierzę w ciebie, który dzielisz swoje życie z szlachetnym czerwonym feniksem, komu na świecie mogę zaufać? Problem w tym, że świat nie jest łatwy. Jak to możliwe, że na świecie może być tylko jedna lub dwie osoby dążące do szalonego smoczego żelaza? Czy są ludzie, którzy chcą zdobyć szalone smocze żelazo? Powinieneś wiedzieć, że jeśli szalone smocze żelazo wzrośnie powyżej pewnej ilości, magiczna moc szalonego smoczego żelaza stanie się silniejsza i stanie się celem wszystkich smoków. Tak, to naturalne, że świat ginie, gdy dochodzi do konfliktu między smokami. Istnieje niezliczonej ilości stot, które chcą, by świat zginął. Czy podajesz przykład wielkich demonów? Może to być także człowiek lub Bóg. Urodzili się z urazą do świata. Jest tak wielu, którzy zamierzają cię oszukać lub skrzywdzić, celując w szalone smocze żelazo. A może myślisz, że zawsze będziesz w stanie obronić przed nimi szalone smocze żelazo? To? Grit nie odpowiedział. Chciwość była przedmiotem specyficznym dla klasy. Tylko Grit miał prawo go posiadać i używać i nie było obawy, że upadnie po śmierci. Jednak niewielka ilość szalonego smoczego żelaza pozostała po wyprodukowaniu chciwości była inna. Grit był pewien, że może ochronić greda, ale nie mógł twierdzić, że jest w stanie ochronić szalone smocze żelazo, które było od niego oddzielone. Jeśli tak, to co zwierzą? A co zwierzą? Chcesz powiedzieć, że wieża może obronić szalonego smoczego żelaza? spytał pospiesznie Grid. Odpowiedź po raz kolejny była nieoczekiwana. Nie, zablokujemy niebezpieczeństwo, niszcząc je. Poproszę cię bez ogródek. Ile pozostało szalonego smoczego żelaza, które nie jest połączone z Pawranem? Wiedziałeś o Pawranu, Pagma, który z mocną wiarą wyznaczył własną drogę, Braham, który przekroczył swoje granice ze swoją pełną nienawiścią obsesją, Muller, który był bliski przemienienia wszystkiego na świecie w miecz, i Madra, który miał najsilniejszy talent wszechczasów na Wschodzie i Zachodzie. Wieża zwracała uwagę na ich działalność. To dlatego, że ich obecność była tak ogromna. Nie możemy nie wiedzieć, że Pagma i Braham stworzyli wielki mineralny pawran. Hejate, której wyraz twarzy zesztywniał po wyznaniu Grida, znów zaczął się śmiechać. Wiedziałam. Zauważyłem, że celowo ukrywałeś pawran, ponieważ nigdy nie widziałem śladów pawranu w twojej zbroi. Zastanawiałem się, dlaczego musiałaś to ukrywać i pomyślałem o szalonym smoczem żelazie. Widziałeś to. Już połączyłem szalone smocze żelazo i pawranium w jedno, a pozostała tylko niewielka ilość szalonego smoczego żelaza. To było złe. Grid nigdy nie śnił, że Hayate dowie się o połączeniu pawranu i szalonego smoczego żelaza. Chciwość była w niebezpieczeństwie. Być może będzie musiał oddzielić pawran i szalonego smoka, aby przekazać go wieży. Zachowałem się zbyt pochopnie. Hayate skłonił się Gridowi, który nerwowo obgryzał paznokcie. Dziękuję ci. He? Dziękuję za to, że szczerze mi powiedziałaś i zaufałaś wieży. Dzięki temu wieża była w stanie rozwiać nawet najmniejsze wątpliwości co do ciebie. Cieszę się, że znalazłem nowego przyjaciela. Zostawię tobie szalone smocze żelazo. Nie mamy uprawnień, aby go zabrać, zwłaszcza jeśli masz nad nim pełną kontrolę. Czy nie jesteś największym autorytetem na świecie, jeśli chodzi o minerały? Czy to naprawdę w porządku? A jeśli ktoś zabierze szalone smocze żelazo? Oszalałe smocze żelazo, które zostało już połączone z pawranem, nie jest czymś, co można łatwo zabrać innym. Problem polega na tym, jaka ilość szalonego smoczego żelaza pozostała nieskondensowana. Czy nie mówiłeś, że to tylko niewielka ilość? Jeśli dobrze to kontrolujesz, jestem przekonany, że nie pozwolisz, aby szalone smocze żelazo rozmnożyło się do tego momentu. Dlaczego? Dlaczego mi tak bardzo ufasz? W tym momencie był to prawie ciężar. Hayate sprawdził i napełnił pusty kubek niespokojnej siatki i powiedział pośpiesznie, powodem, dla którego mogę ci zaufać z uśmiechem, nie jest to, że jestem pod wrażeniem twojej mocy. Filiżanka była pełna. Liście herbaty w filiżance przystały się trząść i wyśrodkowały się, gdy gorąca woda napełniła się. Twoje eposy, w których walczyłaś o innych i świat, sprawiły, że szanowałem cię i ufałem ci. To wszystko. Powodem, dla którego ci ufam, jest to, że jesteś sobą. Wątpliwości i zamieszanie grid zostały wyjaśnione. Obudził się ze swoich skomplikowanych myśli, a jego chwiejne źrenice stały się stanowcze. Wynagrodzę twoją wiarę. Powód, dla którego Grit zostawił niewielką ilość szalonego smoczego żelaza, był prosty. Było to z pomysłem, że pewnego dnia zostanie ponownie wykorzystany. W rzeczywistości nie musiał tego zostawiać. Grit już miał chciwość. Rolę szalonego smoczego żelaza może zastąpić chciwość, jednak szalone smocze żelazo nie mogło zastąpić roli chciwości. Przepraszam, na chwilę. Grit poprosił chyatę o zrozumienie i wyciągnął przenośne piec i białe drewno fosforowe. Wyjął całe szalone smocze żelazo, które miał i stopił je w ogniu. Nie ma potrzeby posiadania przedmiotu, który jest po prostu szkodliwy. Czy to jest w porządku? Umm. Słowa Grid wypowiedziane podczas pracy uświadomiły Hayatę, że Grid jest naprawdę poważny. Wśród legend i transcendentów było niewielu normalnych ludzi. Dyszeć, dyszeć, dyszeć. Na dziesięć. Piętrze wieży mądrości. W świętej przestrzeni, w której żył zabójca smoków, dźwięk miechów rozbrzmiewał nieustannie. To była scena, której nikt nie mógł sobie wyobrazić. To nie sam miecz zabójstwa smoków, staram się cię nauczyć. Nieskończona energia miecza była podstawą rozwoju smoczego miecza zabijania. Hejatę zamierzał tylko tyle nauczyć Grid to dlatego, że twoje serce wciąż nie jest wystarczająco silne, by znieść smoczy miecz zabójstwa. Możesz zostać połknięty przez smoczy miecz podczas próby kontrolowania energii walki. Rozumiem. To zaszczyt być uczonym czegokolwiek. Boisko do sparingu było całe ufarbowane na biało w tym innym wymiarze przestrzeni, gdzie początek i koniec były nieznane. Gridowi trudno było stłumić bicie serca. Pierwsza legenda ludzkości to była okazja, by uczyć się od zabójcy smoków, który zmierzał w kierunku mitu, czuł, jakby jego serce pękło. Hej, ten wyciągnął miecz i chwycił go. Uwolniona energia miecza natychmiast utworzyła fale i zdominowała przestrzeń. Podejście do energii różni się w zależności od osoby. Niektórzy go gromadzili, inni pożyczali. Prostym przykładem jest niezrównana technika serca i stan naturalny. Niezrównana technika serca to metoda akumulacji, podczas gdy naturalne statań zapożyczają. Z drugiej strony smoczy miecz zabójstwa. Energia miecza stopniowo rosła. Miecz Hayate był pomalowany na czysty biały blask. To prawdziwa wizualizacja. Dlatego nie ma żadnych ograniczeń. Grit myślał o tragedii, która dotknęła ciało Berit. To było wtedy, gdy został przecięty mieczem serca świętego Kraudla. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1224. To prawdziwa wizualizacja, czy to nie jest królestwo świętego miecza? Smoczy miecz i miecz serca Kraugela zawierały tę samą koncepcję. Oznaczało to, że ucząc się smoczego miecza zabójczego, został uznany za świętego miecza. Grid nie był zadowolony. Czuł się nieswojo. Obawiał się, że odbierze Kraugelowi do mojej poczucie własnej wartości. Hejat roześmiał się, gdy odczytał złożone emocje na twarzy Grida. Zgodnie z oczekiwaniami. W obecnej epoce jesteś pełen nieporozumień na temat świętego miecza. Co? Serce z nie jest miarą świętego miecza. To tylko jedna z wielu sztuk walki mieczem, jaką może stworzyć święty miecz. Nawet jeśli Smoczy Miecz zawiera tę samą koncepcję, co Miecz Serca, nie oznacza to, że możesz wejść do królestwa świętego miecza, po prostu się go ucząc. W dzisiejszych czasach waga imienia Sword Saint jest zbyt mała. Być może dlatego, że Sword Saint Kraugel z obecnej epoki jest wciąż w fazie rozwoju. Hej, ja tę uśmiechną się. To dlatego, że oczy Grida stały się nieco zawzięte. Nie zrozum mnie źle. Nie zamierzam poniżać Kraugela. Co ty mówisz? Nie mylę się. Ty wiesz, jakiego rodzaju wyraz twarzy robisz? Hayate niejasno wywnioskował związek między gridami i kraugelem i uśmiechnął się. Mówiąc bez ogródek, smoczy mierz zabijania różni się od miecza serca. Źle rozumiesz koncepcję ucieleśnienia i siły woli. Siła woli to serce próbujące coś osiągnąć, podczas gdy wizualizacja oznacza wyrażenie stanu umysłu. Chodzi o obraz obejmujący wolę. Jeśli to obejmuje, czy sugerujesz, że miecz zabójstwa smoków ma wyższy poziom szermierki niż miecz serca? Gdyby Hejate był normalną osobą, absolutnie powiedziałby nie. Jednak Hejate był zabójcą smoków. Tak, spodnie. Po prostu jest nadal niekompletny. Ponieważ wpływa na nią stan umysłu użytkownika, czasami nie może korzystać ze swojej mocy. Ściśle mówiąc, jest to umiejętność wymagająca wyższego poziomu trudności niż Miecz serca. To było jak grom z jasnego nieba do sieci. To było trudniejsze niż Miecz serca. Jak mogę się tego nauczyć? Grid był przynajmniej na tyle inteligentny, by się nie przeceniać. Był przekonany, że jego talent nie pozwoli mu nauczyć się Smoczego Miecza Zabijania. Nie martw się. Jak powiedziałem, nie próbuję przekazać Smoczego Miecza Zabijania. Chcecie tylko nauczyć nieskończonej energii miecza. Nieskończona energia miecza była tylko jednym z warunków zdobycia miecza zabójczego smoka. Palec Hayate wskazał na klatkę piersiową Grida. Istnieje granica statku istot ludzkich. Nawet jeśli budują swoją energię przez tysiące lat, nie może być ona nieskończona. Tym razem palec Hayate wskazał w powietrze. Imponujący był elegancki gest rąk. Z drugiej strony wszechświat jest nieskończony, a energia, która w nim istnieje, jest nieskończona. Nie da się jednak wszystkich pożyczyć. Dzieje się tak dlatego, że rozmiar człowieka jest mniejszy niż kurz w porównaniu do wszystkich rzeczy i są one związane pojęciem przestrzeni. Grid przypomniał sobie stan naturalny Piero i drenaż Many Brahama. Piaro czerpał energię natury z otoczenia, podczas gdy Braham wziął manę wszystkich otaczających go rzeczy i uczynił ją swoją. Nie wywierali wpływu na cały świat. Rozumiem. Mówisz, że niemożliwe jest osiągnięcie nieskończonej energii miecza w zwykły sposób. Tak, właśnie dlatego nawet legendy czy transcendenty nie mogą przeciąć u smoka. Cóż, w każdym razie zwykłe legendy lub transcendentne. te przypomniał sobie odległą przeszłość. Był to zielony smok, który gotował się z wściekłości. Zapomniano o wyglądzie krewnych, którzy zginęli od tego, który zdewastował jego rodzinne miasto i zamienił je w spaloną ziemię. Pozostało tylko uczucie, które mu okazywali. Kiedy po raz pierwszy spotkałem smoka, użyłem różnych środków, aby go pociąć. Zadźgałem, dzierżyłem wszystkie rodzaje broni i bombardowałem go magiczną mocą, z której byłem dumny, ale to było bezużyteczne. Ataki, w których tenowałem przez całe życie, pozostały tylko zadrapania na twardych łuskach. Była nadzieja. Łuski miejsca, w którym wróg został gryziony przez innego smoka, były zgniłe i nie mogły się zregenerować. Smok był wyczerpany, a większość jego magicznej mocy została użyta do ochrony i leczenia jego ran. Jego pełne zmagania takie nie położyły kresu Hejate. Hejate miał szansę się bronić. Kiedy zdałem sobie sprawę, że nie mogę przeciąć smoka fizycznymi koncepcjami, które znałem, zapragnąłem silniejszej mocy. Najpierw odrzuciłem formę umiejętności. Właśnie wpadłem na pomysł, żeby go ściąć, więc zdobyłem miecz serca. Czy to prawdziwa historia? Ciało nad człowieka, magiczna moc, z której był tak dumny, i wreszcie miecz serca. Hejata był już najsilniejszy, zanim został zabójcą smoków. Grit przełknął ślinę, jakby w jego umyśle widział raczej Madrę niż Heyate. Niepokonany król Madra, nawet Heyate dał mu ocenę najbardziej utalentowanego ze wschodu na zachód, im więcej Grit odkrywał, tym większa stawała się Madra. Moją wolą było ciąć go, ciąć go i znowu ciąć. Mimo to brakowało. Sama siła woli, by go przeciąć, nie mogła doprowadzić do śmierci mitycznego smoka. To była frustrująca sytuacja. Moje i tak już wyczerpane ciało i umysł przestały działać, gdy smok regenerował się w czasie rzeczywistym. Musiałem patrzeć, jak jego łuski wracają do zdrowia, a moje emocje w tym czasie były... Czysta biała przestrzeń niezidentyfikowana, przestrzeń, która została poruszona energią miecza Hayate, uspokoiła się. Energia miecza nie zniknęła. Płynęła cicho jak płytka rzeka, a energia miecza Hayate nie wyschła. To było interesujące. Już przegrałem i nie byłem świadomy tego, czego doświadczyłem lub zobaczyłem. Po prostu poruszałem się jak maszyna. Zrobiłem krok, aby dosięgnąć czegoś przede mną i skończyłem machając mieczem. Jego ciało było już w bałaganie, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy, ponieważ nie czuł bólu. Mógł się ruszać, bo nie było bólu. To był całkowicie nieświadomy stan. To był obraz, który wtedy mnie dominował. Wszystkie życzenia wyrytań w moim sercu, pragnienie większej mocy, obsesja na punkcie odcięcia go i nadzieja na zakończenie tej katastrofy obudziły mnie do nowego świata. Ten świat był to miejsce. Moc potrzebna do przecięcia smoka. W tej czystej białej przestrzeni istniała nieskończona energia miecza. Grid dostał gęsiej skórki. Dobrze, odpowiedział pozytywnie Hayate. Rozrażony miecz był nasycony niezmierzoną mocą. Technika niezrównanego serca Bibana polega na ciągłym odzyskiwaniu energii miecza, podczas gdy miecz zabójstwa smoków ma ustanowić technikę miecza, która nigdy nie wysycha. Metoda miecza, której Saint Muller użył do stłumienia energii walki, polegała na zablokowaniu jej w jego rdzeniu many. Umieścił wodę zwaną energią walki w studni zwanej rdzeniem many i pokrył ją energią miecza. To nie była fuzja, a jedynie równowaga stworzona zgodnie z zasadami ustalonymi przez Mullera. Z drugiej strony, twoja energia walki będzie znajdować się w twoim mentalnym świecie. Nieskończona energia miecza unosząca się w twoim mentalnym świecie ostatecznie połączy się z nią, stając się jednym. To jest prawdziwa fuzja, harmonia. Hejate upierał się, że kierunek, który przedstawił, przyniesie lepsze rezultaty niż kierunek, w którym podąża Muller. Ciało grida zadrżało. Miecz Saint muller był zawsze wspominany przy omawianiu największych legend wszechczasów. Grid nie mógł się powstrzymać przed dreszczem, gdy zobaczył możliwość przekroczenia w jakiś sposób Mullera. Oczywiście to była tylko chwila. Twarz grida, która była czerwona z podniecenia, wkrótce ostygła. Jest jeszcze jedna rzecz, której się nie przyznałem. Ja, brakuje mi talentu. Hejate, nie będę w stanie się tego nauczyć, nawet jeśli mnie nauczysz nawet jak Bengarem nie zrealizował właściwie świata mentalnego. Gdyby był w stanie ucieleśnić taki mentalny świat, całkowicie odizolowałby Bengaret od świata bez używania skrótów, takich jak amulety, aby oddzielić przestrzeń. O ile Grid wiedział, Drachami i Hayatę byli jedynymi ludźmi, którzy byli w stanie stworzyć doskonały świat mentalny. Wszyscy byli geniuszami stulecia. Był kupią osobą bez talentu. Jak mógł otworzyć świat mentalny? Palce Hayata pojawiły się przed oczami sfrustrowanego Grida. Palec Hayata wskazywał serce Grida. Nie, żeby być precyzyjnym, wskazywał na serce czerwonego Feniksa, które pokrywało się z sercem Grid. Masz więcej niż talent? To moc Boga. Wspominać, możesz stworzyć kolejną przestrzeń, która jest już odizolowana od świata. Serce czerwonego Feniksa. Moc Boga. Przestrzeń odizolowana od świata. Umiejętność błysnęła w umyśle Grida, gdy słuchał sufiatę. Burza Boga ognia. To magia polowa maksymalizowała obecność rzucającego. Była to wyraźnie przestrzeń zupełnie inna niż zwykła przestrzeń. Grid zdał sobie sprawę, dlaczego magia polowa jest rzadkością. Magia polowa była również rodzajem świata mentalnego. Nie, ściśle mówiąc, był to świat mentalny. W każdym razie był powód, dla którego nie wszyscy mogli z niego korzystać. Ale nazwać to moim mentalnym światem. Ściśle mówiąc, jest to mentalny świat czerwonego Feniksa. To mentalny świat Boga. Może to tylko kawałek, ale jego funkcja jest pewna. Palec Heyaty przebił klatkę piersiową Glida. Uch! Grit jęknął na dziwne doznanie. Jednak Heyatę to nie obchodziło. Grit szybko zaczerwienił się, ale Hejatę zignorował to i wstrzyknął mu w palec więcej magicznej mocy. Wtedy nieskończona energia miecza, która płynęła w mentalnym świecie Heyaty, zaczęła być wciągana do serca Grida. Nie, do serca czerwonego Feniksa. Heyaty uśmiechał się: im łatwiej jest się uczyć, tym lepiej. Ach! Potwierdzam. Wchłanianie energii miecza wciąż postępowało. Grid zapomniał oddychać, ponieważ szczytowe doświadczenie, którego nigdy wcześniej nie czuł, wpłynęło do jego ciała. Serce czerwonego Feniksa robiło różnicę. Moc absolutów wpływa do dziewięć serca czerwonego Feniksa. Nowy efekt pola nieskończona energia miecza został dodany do burzy Boga ognia. Absolutne? duch Grida obudził się z przyjemności. Jego drżącej źrenicę zobaczyły złote światło oświetlające ciało Hejate. Wyraz twarzy Hejate był zgorzkniały, jakby zażył silne lekarstwo. Na świecie nie ma zapisów o tym, jak zabiłem smoka. To dlatego, że wszyscy świadkowie nie żyją. To rasa smoków, a nie ludzka, ciągle o mnie mówi. Jestem przeklęty z powodu straszliwych słów pogardy i nienawiści skierowanych do mnie przez smoki, więc odłóż zazdrość. To ty, nie ja, zasługujesz na to spojrzenie. Może dlatego, że łączyła ich energia miecza? Grit zacisnął zęby, gdy poczuł okropny bliżej hejate. Jego oczy stały się przekrwione. Nieznana osoba pisze szóste epos. Początek narracji zaczyna się od wyznania samotnego absolutu. Ja, ja cię poznałem. Ośmielił się pocieszyć tego, który stał wyżej od niego. Te jaszczurki, które cię przeklą, na pewno ich kiedyś zniszczę. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany rozdział 1225. Grit nie znał warunków, w których wydarzy się Epopeja. Po prostu niejasno myślał, że musi dokonać wielkich osiągnięć. Jednak prawda była inna. Eposy, które do tej pory napisał Grit, nie skupiały się tylko na osiągnięciach, ale także na związkach. Udowodnił to piąty epos. W związku z tym jestem przeklęty z powodu straszliwych słów pogardy, i nienawiści skierowanych do mnie przez smoki, więc odłóż zazdrość. To ty, nie ja, zasługujesz na to spojrzenie. W trakcie rozmowy i budowania relacji z specjalną istotą, zwaną zabójcą smoków, Grid czuł się wyczekujący. Myślał, że niedługo pojawi się szósta epopeja. Wtedy jego przepowiednia się spełniła. Początek narracji zaczyna się od wyznania samotnego absolutu. Poznałem cię. Ośmielił się pocieszyć tego, który stał wyżej od niego. Te jaszczurki, które cię przekląły, na pewno kiedyś ich zniszczę. Wydarzyła się epopeja i Grid szczerze wyraził swoje uczucia. Mówił szczerze o bólu i smutku Heyate oraz o swoim pragnieniu wspólnego przezwyciężenia go. Grid wiedział, że to wystarczy. Do tej pory pose odpowiadał na jego uczucie i wierzył, że tym razem będzie tak samo. Jednak tym razem było inaczej. Cieś, Eś. ten zablokowała usta glida. Jego wyraz twarzy po raz pierwszy stwardniał. Odzyskaj to, co właśnie powiedziałeś. Jego deklaracja, że procent są, procent tamp, procent została zablokowana przez absolut. Tekst był zepsuty. W rezultacie deklaracja Grida nie została odciśnięta w posie i ujawniona. Grid panikował z powodu sytuacji. Gdy Hayaten wyjaśnił, nieuwarunkowani bogowie wschodu zrujnowali twoje zmysły, bogowie wschodu nie byliby dla ciebie wielkim zagrożeniem. Czy to nieprawda? Hayate dokładnie to widział. Na kontynencie wschodnim zagrożeniem dla sieci był Yangbany. Prawdziwi bogowie, którzy stworzyli lub nauczali Yangbanów, nie stanowili bezpośredniego zagrożenia dla sieci. To było naturalne. Po pierwsze, pięciu seniorów nigdy nie pojawiło się przed gridem. te odpowiedział na ciche potwierdzenie grida, bogowie, którzy teraz rządzą wschodem, zostali pokonani w wojnie bogów. Innymi słowy, zostali ranni i stracili władzę. Ich wpływ jest bardzo mały w porównaniu z wrażeniem, jakie ludzie zwykle mają na temat wszechmocnych bogów. Dlatego nadal jesteś bezpieczny. Z drugiej strony smoki różnią się od bogów wschodu. Mają dobrą szyję i nie mają skrupułów w swoich działaniach. Jeśli usłyszą twoją epopeję, w każdej chwili mogą cię skrzywdzić. Słowa, które chciał przekazać Ayate, były proste. Mówił Gridowi, żeby uważała i nie stała się wrogo nastawiona do smoków. Niespokojne ostrzeżenie absolutu zakryło twoją epopeję. Szósta strona eposu pozostaje niekompletna. Nikt nigdy nie będzie mógł zobaczyć tajnych słów ukrytych na pustej stronie. Co? Grid był pełen zamieszania na wiele sposobów i zamknął usta. Epopeja skończyłaby się tak samo? To był najgorszy rozwój dla Grida, który był nagradzany za każdą epopeję. To zajęcia o eposach, ale epopeja była pomieszana. Klasy dukowizdom i Magic Swords of The Epic, który posiadał grid, miały kilka unikalnych efektów. Wśród nich Magic Swordsmanów of The Epic zwiększył całkowitą ilość energii miecze i many o 20%, a także pisanie eposów. Niemniej jednak satysfakcja grid była wysoka ze względu na nagrody, które przyszły z każdą epopeją. Tak, w końcu to była klasa o eposach. Teraz Epos zakończył się w stanie niekompletnym. To była koncepcja, w której magiczny szermierz Epic stał się silniejszy, będąc znanym poprzez eposy. Oznaczało to również, że nagroda zniknęła. Grid zmarszczył brwi z frustracji, gdy w jego wizji pojawiło się nowe okno powiadomienia. Historia, która nie została nagrana, zostanie przekazana ustnie. Należy jednak pamiętać, że ludzie z rozpuszczonymi ustami będą nienawidzeni. Umiejętność klasy Magic of Tha Epics, Oral Traditions, została aktywowana. Tradycja ustne. Podziel się treścią epizod z innymi. Liczba przypadków, w których można go udostępnić, to jeden raz na tajną historię. Warunek aktywacji umiejętności: dostarcz tajną historię jednemu celowi, z którym masz maksymalne powinowactwo. Efekt aktywacji umiejętności, statystyki celu wzrosną lub obudzi się nowa umiejętność lub tytuł. Na zwiększenie statystyk, nowe umiejętności i efekty tytułu wpływa treść tajnej historii. Zawsze tego oczekiwał, podobnie jak potomek Pakmy, wierzył, że klasy magiczne szermierze pic i książę mądrości pewnego dnia utworzą nowe efekty specyficzne dla klasy. W szczególności magic sportsmanów THE z był legendarną klasą typu wzrostu, więc miał więcej oczekiwań. Te oczekiwania nie zdradziły grida. Tradycja ustna, po prostu ta umiejętność, która wychowała NPC lub zwierzaka, była niezbędna dla grida, który był bardzo zależny od swoich kolegów. Hej, ja to jest absolutem, ale nawet on czuje swoje granice. Bez względu na to, jak silny był sam, potrzebował kolegów, którzy go wspierali. Koledzy powinni być razem silni. Twarz Grida rozjaśniła się, gdy pomyślał przez długi czas. Podobała mu się nowa umiejętność magicznego szermierza epików. Szkoda, że to tylko jedna ustna tradycja na opowieść, ale czas może rozwiązać ten problem. Muszę pisać więcej tajnych historii. Ludzie, którzy mieliby rozpuszczone usta, byliby znienawidzeni, więc liczba zastosowań byłaby ograniczona. To było przekonujące. Uśmiech Grid stał się silniejszy, gdy go analizował, Martwiłem się, że możesz być zdenerwowany. Cieszę się. Hej, ja te poczuł gdy to zobaczył. Gryt odpowiedział grzecznie. Nie dajesz mi rady? Cieszę się, że to słyszę. Dziękuję za zrozumienie. Zapamiętaj jedną rzecz. Smoki nie są celem walki. Należy ich unikać. Będę o tym pamiętać. Nawet wielka wieża mądrości nie zapowiedziała, że ujażnią smoka. Ich głównym zadaniem było powstrzymanie pojawienia się smoków. Byłem zbyt arogancki. Zadeklarował, że zmiażdży smoka przed zabójcą smoków. Zawstydzony Gryt nagle zaczął się martwić. Jeden z moich kolegów ma wrogi stosunek do smoka. To był nikt inny jak pon. Przed spotkaniem z Grydem, pon stał się wrogo nastawiony do ognistego smoka trałki i cierpiał z powodu klątwy trełki. Jakich wydarzeń doświadczył podczas treningu? Nie tak dawno Grid dostrzegł moc klątw na wschodnim kontynencie i poczuł się nieswojo. Pon był na liście wrogów trałki i tak samo było z Overgaret Gwilt i Overgaret Kingdom, do których należał. Czy istnieje możliwość, że smok może pewnego dnia najechać królestwo Overgaret? Można śmiało powiedzieć, że nie ma takiej możliwości. Smoki mają obsesję na punkcie własnych legowisk. Uważają, że wyjeżdżanie na polowanie na człowieka to strata. Nie, w ogóle by tego nie rozważyli. To było to samo, co opinia Stittsxa. te po raz kolejny ostrzegł Grida. Istnieje jednak możliwość, że ich nastawienie zmieni się, gdy dowie się, że w miejscu jest wielu ludzi, wobec których są wrogo nastawieni. Wtedy mogą opuścić swoje legowisko, nawet jeśli jest to kłopotliwe. Dlatego na wierze mądrości są dziesiątki zaklęć maskujących. To byłaby katastrofa, gdyby Smok również stał się wrogo nastawiony do mnie. Był też Braham w królestwie Overgaret. Braham miał historię okradania ognistego Smoka Trałki. Gdyby King z Overgaret Kingdom, w którym znajdowali się poni Braham, stał się wrogo nastawiony do Trałki, zdecydowanie by na nich nadepnął. Myśli Grida był daleko, a Hayatep pstryknął palcami. Mentalny świat Hayate został podniesiony i nocne niebo przywitało Grida. Hayatep sprawdził pozycję księżyca i lekko popchnął Grid. Czas iść spać. Ach, tak. Grid aktywował serce czerwonego feniksa. Wziął głęboki oddech, by rozluźnić napięcie i wreszcie użył nowej burzy boga ognia. Największą zaletą stormów w The High Fire God było to, że aktywowano ją natychmiast. Nie było opóźnienia, w przeciwieństwie do dni burzy demonicznego pola energetycznego. Ogromne płomienie nagle pokryły cały teren. Boskie płomienie i płomienie siły woli wirowały cicho, ale mocno. Pierwotnie był to koniec, ale teraz było inaczej. W świecie czerwonych płomieni była obecna srebrna galaktyka. To była energia miecza. Była to również nieskończona energia miecza. Burza Boga Ognia. Uświadomiłeś sobie godność nowonarodzonego Boga Ognia. Efekt pola 1. Boskie płomienie. Uwolnij ukryte płomienie w 9. Sercu czerwonego Feniksa, aby utworzyć burzę boskich płomieni. Burza będzie kontrolować obszar o promieniu 200 metrów wokół rzucającego, zwiększając efekt leczenia wszystkich sojuszników, z wyjątkiem celów nieumarłych lub demonów, w tym rzucającego, o 20%. Zmniejszy również efekt leczenia wszystkich wrogów o 50%. Nie można się oprzeć. Gdy cel z zmniejszonym efektem leczenia spróbuje się uleczyć, wściekłość Boga ognia zada 15 tysięcy stałych obrażeń i potencjalnie odwróci efekt leczenia. Jeśli rasa jest nieumarłym lub demonicznym, zostanie narażona na ogromne obrażenia w szale Burzy. Efekt pola 2. Ogień woli. Wzmocnij burzę Boga ognia bezkształtną wolą księcia ognia. Wszyscy wrogowie w zasięgu burzy otrzymają obrażenia atrybutu serce proporcjonalne do siły woli i siły. Zostaną dodane obrażenia od ognia, które są proporcjonalne do statystyk siły woli i inteligencji. Obrażenia podwójnego atrybutu przenikną w obronę i odporność celu. Nie może jednak zadawać obrażeń celom ze statystyką siły woli. Cel będzie miał dużą szansę na spalenie i zmniejszy się siła woli. Efekt pola 3. Powódź płomieni. Im dłużej pole jest aktywne, tym większy zasięg oddziaływania. Maksymalna to 300 metrów. Efekt pola 4. Otwiera się, gdy rośnie dziewiąte serce Czerwonego Feniksa. Efekt pola 5. Otwiera się, gdy statystyka siły woli osiągnie 2000 punktów. Efekt pola 6. Otwiera się, gdy rasa zostaje zmieniona na półboga lub Boga. Efekty specjalne. Nieskończona energia miecza. Gdy pole jest aktywne, otrzymasz nieskończoną ilość energii miecza. W momencie aktywacji pola energia miecza zostanie przywrócona do maksimum, a energia miecza nie zostanie zużyta na żadne umiejętności, które tego wymagają. Zasoby zużywane, gdy pole jest aktywowane. Tysiąc man na sekundę. Czas potrzebny na przywołanie pola? Natychmiast. Czas odnowienia umiejętności. 20 minut. Och! Był pełen mocy. Grid został porwany przez nieskończoną energię miecza w burzy Boga Ognia i poczuł, że jest niezwyciężony. Nie był w stanie kontrolować swojego podniecenia, gdy energia walki wokół jego ciała zmieniła się. Wydawało się, że została zmieciona przez nieskończoną energię miecza, a następnie przeszła przez proces mieszania i integracji. Grit osiągnął swój cel. Energia walki bohatera króla jest połączona z nieskończoną energią miecza. Dzięki energii walki, moc wszystkich umiejętności zużywających energię miecza jest zwiększona o 20%. Od teraz energia walki zawsze pozostanie na poziomie 50%. Ta liczba będzie rosła wraz ze wzrostem poziomu. Twoje ciało stłumiło energię walki i jest w harmonii. Efekt oświecenia jest w pełni aktywny. Przerobiono formułę zdobywania doświadczenia. Nigdy nie zrezygnuję z pierwszego miejsca w rankingu, dopóki nie umrze. Grid przesiągu, gdy był otoczony przez burzę Boga ognia i głębszą niż wcześniej fioletowo-czerwoną energię bojową. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany rozdział 1226. Rzeczywiście, jest ciemniejszy niż kolor Mullera. Gridowi udało się połączyć energię walki i energię miecza. Usta te drgnęły na ten widok. Radość, którą czuł, była tak wielka, że chciał kibicować gridowi. Heroking był kimś, kto stworzył pokój na świecie. Rozwój sieci byłby wielką pomocą dla wieży mądrości. W rzeczywistości był bohater król Muller bezpośrednio pomógł wieży, ujarzmiając wielkie demony. Dzięki obecności Mullera członkowie Wieży mogli skupić się na powstrzymywaniu Bala i Smoka. Ta osoba może być w stanie wykroczyć poza wiek Mullera, a nawet mnie. Gdzie na świecie byłaby osoba, która mogłaby jednocześnie dokonać postępu w dziedzinie trzech geniuszy Pagma, Brahma i Madry? Prawdopodobnie nie pojawiłby się dwa razy. Grid był wyjątkowy od urodzenia i już zademonstrował swoje kwalifikacje, dokonując kilku wyczynów: serce czerwonego Feniksa, który nosił, było tego dowodem. Hayate. Grid poruszył swoim energicznym ciałem, zanim ukłonił się Hayata. Dziękuję za Twoje wspaniałe nauki. Nigdy nie zapomnę dzisiejszej łaski. Nie musisz być wdzięczny. Masz już nieskończony potencjał, a ja po prostu dałem Ci skrót. Hayata mówił pokornie, ale w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Gdyby nie jego pomoc, Grit nie cieszyłby się systemem oświecenia przez co najmniej dwa lata. Tyle czasu zajęłoby rozwinięcie techniki niezrównanego serca do poziomu mistrzowskiego w konwencjonalny sposób. Co więcej, dar Hayata dla Grit to nie tylko nieskończona energia miecza. Rozmowa z nim pogłębiła wiedzę Grida. Chodźmy na dół. Zauważyłem, że Biban wydaje się chcieć zjednoczyć się i porozmawiać z tobą. Będzie narzekał, że jestem nietaktownym starcem, że cię zatrzymałem. Haha, ha, tak. Miał też interesy z Bibanem. Chciał pozwolenia na nauczanie Piaro techniki niezrównanego serca i był ciekaw dokładnej relacji między Bibanem i Piaro. Teraz miał jeszcze więcej pytań. Przy okazji ja. Powiedz mi, czy Absolut i Bóg należą do tej samej klasy? Legenda to królestwo osiągane przez dokonywanie wielkich wyczynów, podczas gdy transcendencja to królestwo, do którego dociera osoba skupiona na treningu. Z drugiej strony, absolut narodził się dopiero wtedy, gdy osiągnęli absolutny wyczyn, jakim było zabicie Boga lub smoka, jednocześnie osiągając wysoki poziom transcendencji. Obejmowała zarówno pojęcia legendy, jak i transcendentu. Glip miał informację o tytuleń zabójcy i wiedział o tym. HMM. Pozornie nieco zakłopotany pytaniem, Hejate otworzył usta po chwili namysłu. Pod względem siły powinno być podobnie. Jest bardzo niewielu bogów, którzy mogą mnie pokonać, chyba że są absolutnym Bogiem lub Bogiem wojny. W pewnym sensie było to naturalne. Warunkiem stania się absolutem dowodził, że siła absolut może konkurować ze smokiem lub Bogiem. Jednak waga wydawała się inna, gdy usłyszał ją bezpośrednio z ust Hejate. Serce gritomotał. Po raz kolejny zdał sobie sprawę z wielkości człowieka, z którym się mierzył. Potem nagle zaczął się zastanawiać, heiate, nawet ty nie możesz ujarzmić smoka, jak silny jest smok. Smok to gatunek, który istnieje od chaosu na początku, a sam gatunek jest taki sam jak Bóg. Nie są obiektami wiary, a ich talent jest ograniczony, ale ich wrodzona moc magiczna i zdolności fizyczne ustępują jedynie Bogu wojny. Oczywiście dzieci urodzone ze smoków są na początku bardzo słabe Są po prostu ostrożni i nie narażają się na świat Gryt pomyślał, że los Nefeliny był bardzo trudny Była na tyle młoda, że Hayate traktowała ją jak dziecko A Gryt nie mogła sobie wyobrazić, ile trudów i przeciwności będzie musiała pokonać Zanim pomści swoich rodziców Zaopiekuje się nią, dopóki nie będzie niezależna Nefelina nie była bezużyteczna w przeciwieństwie do jej wyglądu Pomyślał, że karmienie jej posiłków było tego warte od chwili, gdy pobłogosławiła Gryt. Dodatkowo Gryt obiecał chronić Nefelina Nadal żywo pamiętał głos osoby, która mu dziękowała to dlatego nie powiedział nic o Nefelinie. Właściwie mógł zobaczyć błogosławieństwo Smoka. Grid potrząsnął głową, patrząc w pogodne oczy Hejate. Błogosławieństwo Smoka różniło się od serca Czerwonego Feniksa, który był obiektem fizycznym. Przeanalizował, że Hejate nie ma możliwości wykrycia tego. Po pierwsze, Hejate powiedział, że rozwiał swoje wątpliwości dotyczące Grid. W takim razie jadę. Jeśli masz coś, zadzwoń do mnie w każdej chwili. Natychmiast przebiegnę. To bardzo uspokaja. Życzę powodzenia nawet z daleka. Grid w końcu pożegnał się z Hejate. Dzięki pomocy te dokładnie pojął równowagę sił na świecie i poczuł, że mgła przed nim się rozproszyła. Mogę dotrzeć do pięciu seniorów, jeśli zdobędę królestwo absolutu. Czy mógłby zostać absolutem? Nie miał zaufania. Prawdopodobnie byłoby ciężko, ale Grit chciał być absolutem. Był przygotowany do ciężkiej pracy i walki o spełnienie marzenia, nawet jeśli był to sen iluzoryczny. Biban. Rezydencja Bibana znajdowała się na drugim piętrze wieży. Pomieszczenia mieszkalne, takie jak sypialnia i kuchnia, były bardzo wąskie, podczas gdy poligon był duży i imponujący. Był to układ, który ujawniał osobowość Bibana. Powinieneś przyjść wcześniej. Biban się. Był pokryty potem, więc wyglądało na to, że ciężko tenował. Gdy Gryt nie było, nie była to pasja, której nie można przeoczyć w porównaniu z osobami w służbie czynnej. Ach, on jest na czynnej służbie. Biban był również członkiem wieży. Opuścił świat, ale za kulisami walczył ze smokami. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Biban przechylił głowę, wycierając pod mokrym ręcznikiem, a Gryt szczerze powiedział: To dlatego, że cię szanuje. Bum, bum, bum. Usta Bibana wygięły się w uśmiechu. Nie mógł powstrzymać śmiechu i uderzył Tolida w plecy. Jestem szanowaną, wspaniałą osobą. Ha-ha-ha. Naprawdę masz wnikliwe oko. Poniosłeś 8930 obrażeń. UGH. Mógł zdjąć cały swój ekwipunek zrobiony z chciwości, ale tylko jedno uderzenie w plecy sprawiło, że gwiazdy zabłysły mu przed oczami. To było haniebne, ponieważ był także legendą, transcendentem i królem bohaterów. Biban nie zauważył frustracji, gdy i mówił dalej, mogę powiedzieć, że jesteś królem. Biban był również rozmowny, gdy rozmawiali w królestwie o Sam wypowiadał tajemnice wieży. A co z tym, kiedy był w wieże? Nie trzeba było zwracać uwagi na oczy już i uszy innych ludzi, dlatego Biban paplał bez przerwy przez dziesiątki minut. To było po prostu kłopotliwe dla Grida, który wrócił po kilku godzinach rozmowy z Piekoł go usze. Słowa Bibana nie były nawet ważne. Jednak Grit tylko się uśmiechał i słuchał, to dlatego, że Biban był zbyt czysty. To może nie być odpowiedni opis starca, który miał setki lat, ale widząc jego niewinność, Grid naturalnie poczuł zaufanie. Grid wierzy, że ta osoba nigdy go nie zdradzi. Ach, jeszcze jedno. Biban gawędził, klaskając w dłonie, jakby z opóźnieniem o czymś pomyślał. Przestudiowałem metodę tłumienia energii i walki bez konieczności opanowania techniki niezrównanego serca i udało mi się. To było niewiarygodne, że na końcu wspomniał o najważniejszej rzeczy. Grid zrobił absurdalny wyraz twarzy, ale Biban to nie obchodził. Raczej tu nie uniósł brodę, a jego pęd wzbił się w niebo. Umieść energię walki w rdzeniu mamy i przykryj go energią miecza. Jeśli nie zużywasz energii miecza, możesz dalej powstrzymywać energię walki. Czy to oznacza, że muszę zapieczętować niepokonanego króla i swoją szermierkę, jeśli nie chcę zużywać energii miecza? Siatka eksplodowała, a Biban był zdenerwowany. Więc co możesz zrobić? Szybkość odzyskiwania energii miecza jest bardzo powolna, dlatego nie możesz go spożywać, jeśli chcesz ukryć energię walki. Więc co powinienem zrobić podczas walki? Jeśli jesteś wystarczająco silny, nie będzie miało znaczenia, czy zapieczętujesz szermierkę Madry, czy swoją szermierkę. Nie walczysz ze smokami jak my. Masz do czynienia tylko ze złymi facetami. Biban, możesz nie wiedzieć, ale na świecie jest wielu silnych wrogów. HMM. Następnie kontroluj energię walki, aby utrzymać w harmonii swoje serce, ciało i umiejętności. Następnie rozwijaj się i używaj energii miecza tylko wtedy, gdy czujesz, że nie jest to możliwe. W ten sposób możesz rozwijać się szybciej niż teraz. To nie była sofistyka. Biban wymyślił metody dla sieci Grit i zapewnił odpowiednie środki zaradcze. Był tylko jeden problem. Nie, jest ok. Grit już osiągnął harmonię między ciałem, sercem i umiejętnościami. W porządku, dzięki pomocy Hayate udało mi się połączyć energię walki i energię miecza. Se co? Dlaczego mówisz to tylko teraz? Myślałem, że zauważysz, że kolor mojej energii walki zgęstniał? Cholera. Nie jesteś ładną dziewczyną. Dlaczego miałbym ci się przyjrzeć? Skąd mam wiedzieć, jeśli mi nie powiesz? Nie, daj mi szansę, żeby coś powiedzieć. Ha, nie mów teraz otwarcie. Jesteś po prostu dobry w odpowiadaniu. Byłem żałosny, że spędziłem cały dzień myśląc za ciebie. Przykro mi, Grid poczuł żal. Musiał spróbować ulżyć uczuciom Bibana. Dopiero 10 minut później Biban w końcu odpuścił najwyższa szermierka. Biban potrząsnął głową, gdy usłyszał historię Grida. Imperium Sahary nie istniał, kiedy byłem normalną osobą. Nie mam nic wspólnego z rodziną twojego przyjaciela o imieniu Piaro. Mimo to Supreme Sfordsmaski wydaje się pasować do z zrównanego serca. Zanim Biban opuścił świat, techniki, które zostawił przeszły przez kilka rąk. Muller był jedyną osobą, która w pełni zrozumiała i poznała treść tajnej techniki. Najwyższa szermierka, której nauczyli się przodkowie Piaro, musi być tłumaczeniem mierzenia zrównanego serca. Jedna z osób, które znalazły tajną technikę pozostawioną przez Bibana, pochodziła ze wschodniego kontynentu. Przetłumaczyli go na język kontynentu wschodniego, aby łatwiej było go zrozumieć. Przeszedł przez świat, aż dotarł do przodków Piaro. Pochodzenie z suprem to miecz niezrównanego serca, ale to tylko zbieg okoliczności. Cień padł na twarz Grida, gdy usłyszał interpretację Bibana. Miał nadzieję, że Biban będzie przodkiem Piaro lub znajomym jego przodka, ale nie byli w ogóle spokrewnieni to sprawiło, że pytanie, czy mógłby przekazać Piaro technikę niezrównanego serca, było jeszcze bardziej zawstydzające. Nie ma uzasadnienia. Właśnie wtedy Grid czuł się sfrustrowany. Szkoda, gdybym nie zabroniono mi wychodzić, mógłbym konkurować z przyjacielem o imieniu Piaro. Dlaczego przechylasz głowę? Nieważne, czy to był zbieg okoliczności, czy wypadek, nadal jest jak mój potomek. Czy to nienormalne, że chcesz sprawdzić jego umiejętności? Ja czy tak jest? HMM. Obawiam się, że nie opanował tego właściwie. Nie zamierza zhańbić mieczenia niezrównanego serca, prawda? Zupełnie nie. Raczej zbudował sobie reputację, ujażniając wielkie demony i gromadząc osiągnięcia na wojnie. Och, zgodnie z oczekiwaniami mojego potomka, martwiłem się, że jest szaleńcem, ponieważ uprawia farmę z mieczem niezrównanego serca. Na szczęście tak nie jest. Tak, niestety, nie nauczył się techniki niezrównanego serca. Co? Oczy Bibana stały się groźne. Sednym miecza niezrównanego serca jest technika niezrównanego serca, ale on się jej nie nauczył. To dlatego, że przodkowie Piaro nie rozumieli formuły miecza niezrównanego serca i nie przekazali go swoim potomkom. Co? Biban krzyknął ze złością. Co ty robisz? Powinieneś był go nauczyć techniki niezrównanego serca. Jaki jest pożytek zdawania ci go, jeśli go nie używasz? Zdumiewające. Grid martwił się o pozwolenie, ale nie było to konieczne. Ta wieża. Serce Grid było przepełnione emocjami. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1227. Styl gry grid był bardzo wyjątkowy. W przeciwieństwie do innych osób, które lubiły doświadczać nowych treści, gdy tylko się pojawiły, Grid często pozostawiał wiele sytuacji w spokoju. To był rodzaj nawyku. Był to nawyk wywołany zbyt wieloma niepowodzeniami podczas próby stworzenia nowej zawartości. To dlatego Grit pasywnie podchodził do nowych zadań i systemów. To samo dotyczyło zwiedzania Wieży Mądrości. Jakim przywilejem było zajęcie pierwszego miejsca w ujednoliconych rankingach? Zwykli gracze z radością odwiedziliby Wieżę Mądrości, gdy tylko dowiedzieli się o jej istnieniu. W rzeczywistości Kreugel natychmiast odwiedził Wieżę Mądrości. W międzyczasie Grit odepchnął wizytę w wieży. Nie czuł potrzeby podchodzenia do treści, które mógł zrobić w dowolnym momencie. Nastawienie było zupełnie inne niż przeciętnego gracza, który próbował uzyskać dostęp do nowej zawartości, aby szybciej się rozwijać. W siedzibie grupy S reżyser Jon Sangmin obserwował sytuację im w wieży mądrości i mlaskał językiem. Wieża mądrości wyraźnie miała być przychylna pionierowi. To dlatego, że jeśli na świecie istnieje problem, taki jak szalone smocze żelazo, wieża musi go rozwiązać za pośrednictwem pioniera. To była skłonność wieży do pielęgnowania i nauczania pioniera. Był pionier, Kręgel znacznie zwiększył swoją siłę bojową dzięki testom wieży. Tak, to było to. Wieża mądrości nie została zaprojektowana tylko po to, by dawać i dawać. Chodziło o dostarczenie treści, które odpowiednio pomogły pionierowi. Tym razem czas wizyty gryda w wieży zapierał dech w piersiach. Gdy był blokowany przed systemem oświecenia, odwiedził wieżę i przekształcił otrzymaną pomoc z odpowiedniej na coś ogromnego. Dodatkowo zyskał wielkie powinowactwo z Hejatem ze względu na obecność serca Czerwonego Feniksa. Upodobanie Hejat do sieci grid zwiększyło ogólną przychylność członków wieży. Szczególnie sympatia Bibana do sieci GRID dramatycznie wzrosła. To dzięki życzliwości Biban był skłonny pozwolić na przekazanie techniki niezrównanego serca. Tak, to wielkie szczęście, że GRID opóźnił wizytę w wierze Mądrości. HMM. Reżyser Jaon Sangmin wysłuchał wyjaśnienia, a jego wyraz twarzy był nieco subtelny. Najwyraźniej szybkość ataku zawartości GRID była znacznie wolniejsza niż średnia. O dziwo, kwesty były często zaniedbywane i w rezultacie nowe systemy napotykano późno. Jednak wieża mądrości była ekskluzywnym, atutem dostępnym wyłącznie dla gracza z pierwszego miejsca. Biorąc pod uwagę zwykłe skłonności Grida, trudno było zrozumieć, dlaczego bez powodu opóźniał wizytę w Wieży mądrości, zwłaszcza gdy Grid był w stanie w każdej chwili wyczyścić szaloną misję smoczego żelaza. Być może, czy celowo opóźniał termin swojej wizyty. Co? Krata? Czy on to wszystko przewidział? Aż, jesteś za dużo. Nie, to jest wystarczająco wiarygodne. Skoncentruj się na tym, że wieża mądrości to organizacja, która walczy o ochronę świata. Ach, Grid wiedział już, że jeśli odwiedzi wieżę po uratowaniu wschodniego kontynentu, otrzyma więcej przysług od członków wieży. Oczywiście Grid nie mógł odgadnąć, jakie będą nagrody, ale musiał wiedzieć, że nie będzie nic złego. Nie wiesz? Całe to szczęście pochodzi z intencji Grida. To człowiek, którego prezes i ja uznajemy. Reżyser Johannes Sangmin miał uśmiech na twarzy. Powinienem był odwiedzić go wcześniej. Grid otrzymał pozwolenie na przekazanie techniki niezrównanego serca i popadł w spóźnione żale. Zastanawiał się, jak dobrze by było, gdyby odwiedził wieżę nieco wcześniej. Powinienem był przyjść do wieży przed wyjazdem na wschodni kontynent. Wtedy znacznie łatwiej byłoby walczyć z Yangbanami Jego poziom byłby znacznie wyższy niż teraz. To godne ubolewania? Godne ubolewania. Grid westchnął, żegnając się z Bibana, szedł o korytarzem cichej wieży. Miał się spotkać z innymi członkami wieży. Biorąc pod uwagę pomocną naturę członków wieży, był pewien, że spotkanie z innymi członkami będzie korzystne. Spotkam się z nimi jeden po drugim, kiedy będę w wieży. Mogą różnić się od Hayata i Bibana. Może okażą mu przychylność, ale najprawdopodobniej nie dadzą mu prezentu. Mimo to Grid musiał się z nimi spotkać. Nie miał nic do stracenia, nawet gdyby tylko je zobaczył. Na trzecim piętrze wieży mądrości. Puk, puk. Grit ostrożnie zapukał do drzwi laboratorium ósmego fotela, jest siki. Nie było odpowiedzi. Wydawała się być nieobecna. Pomyślał, że byłoby bardzo pomocne dla zegnosa i Leli, gdyby uzyskał jakiś wgląd w magię Echa. Hmmm. Rozczarowany Grit przeniósł wzrok na drugą stronę korytarza. Według Biba na rezydencje żeńskich członkini wieży znajdowały się na trzecim piętrze. Czwarta siedziba, Betty, była zaskakująco młoda i mówiła bardzo mało. Podczas ich wprowadzenia nawet nie przywitała się uprzejmie, a jedynie podała swoje nie. Jaka jest jej klasa? Nie należała do klasy bojowej, biorąc pod uwagę jej delikatne ciało bez jednego mięśnia. Wydawało się mało prawdopodobne, by była magiem, skoro istniała już jeścica. Zgodnie z oczekiwaniami, prawdopodobnie będzie klasą produkcji. Jego kowalska krew wrzała. Był już podekscytowany, myślą o tym, czego mógłby się nauczyć od innego rzemieślnika. Puk, puk. Gritt stanął przed domem Betty i ostrożnie zapukał. Na szczęście Betty była obecna. Co ci tu sprowadza? Oczy Betty były bardzo duże, gdy wystawiła głowę przez szczelinę w lekko uchylonych drzwiach. Poczuł to, gdy zobaczył ją po raz pierwszy, ale jej okrągłe, ciemne oczy były piękne. Nie błyszczały, więc wyglądały na trochę samotne, ale to właśnie czyniło je atrakcyjnymi. Gdyby nie była babcią, która miała setki lat, chciałby, żeby była jego synową? Chciałem cię przywitać przed wyjazdem. Tak do widzenia. Drzwi się zamknęły. Siódmy fotel, Abelio, podszedł z drugiego piętra i roześmiał się na widok zakłopotanego glida na korytarzu. Betty jest bardzo nieśmiała osobą. Proszę zrozumieć. Ach, tak. Stara osoba, która żyła setki lat, była nieśmiała? To była historia, w którą nikt by nie uwierzył. Chyba Betty mnie nie lubi. Nie zrobił nic złego, ale czasami ktoś był po prostu nielubiany bez powodu. Grid był przyzwyczajony do nienawiści i nie miał nic przeciwko temu. A propos, Abelio, czy twoje mieszkanie nie było na czwartym piętrze? Przyszedłem tu, żeby cię poznać. Drogi się rozeszły. Ja, chcę ci dać prezent. Ten. Oczy Grida rozszerzyły się, gdy Abelio wręczył mu obraz. Był to portret Grid. Portret delikatnie przedstawiał nawet jego brwi i skupiał się na wyrazie twarzy Grida. Osobowość Grida doskonale wyrażała wyraz jego twarzy. Naprawdę, to wspaniały obraz. Grid wyprodukował dziesiątki legendarnych przedmiotów. Jego rosnące, wnikliwe oczy natychmiast rozpoznały, że ten portret był bardziej wyjątkowy niż jakikolwiek inny słynny obraz, jaki kiedykolwiek widział, jest znacznie lepszy niż praca Tarkai Dzieło Tarkaja było skarbem pożądanym przez wszystkie rodziny królewskie i szlachtę Jednak trudno było posiadać dzieło Tarkaja, jeśli nie byłaś cesarzem Imperium Sahary. To dlatego, że było tak cenne. Z biegiem czasu cała praca Tarkaja była własnością rodziny cesarskiej i szlachty Imperium. Grid wielokrotnie odwiedzał cesarski pałac. Za każdym razem widział i podziwiał pracę Tarkaja, ale praca Abelio wydawała się jeszcze lepsza. Abelio potrząsnął głową. W nie ma wyższości. Twoja pokora. To nie jest pokora. Przede wszystkim jestem tarkai. He? Jeżeli jej nie widać, sztuka traci sens. Od czasu do czasu używałem fikcyjnej tożsamości i wypuszczałem swoje prace w świat. Haha, ha, oczywiście, zrobiłem to po uzyskaniu pozwolenia od innych członków wierzy. Widzę: słyszał, że tylko jedna z prac Tarkaja może kupić zamek. Byłoby miło otrzymać pracę Tarkaja zamiast jego portretu. Jednak Grit tego nie wyraził, uśmiechnął się i z wdzięcznością przyjął portret. Potem jego oczy się rozszerzyły, nabyto nowy, niezwykle zaszczytny obraz. Umiejętność bohater niezwykle honorowego malarstwa została zaktualizowana. Protagonista niezwykle honorowego obrazu. Umiejętność ograniczona czasowo. Gdy zostaną wykorzystane, Twoje informacje powrócą do tego, co było, gdy powstał ten niezwykle zaszczytny obraz. Będą to jednak tylko informacje o statystykach i umiejętnościach. Nie ma to wpływu na dodatkowe informacje, takie jak tytuły, klasa, status, rasa, wiek itd. Łatwo było powiedzieć, że bohater niezwykle honorowego obrazu był punktem obronnym. Można to określić jako system oszustw, który naruszał zasady gier online. Grid nie miał jednak zamiaru posługiwać się tym niezwykle honorowym obrazem. Stało się tak dlatego, że bezpieczny punkt tego niezwykle zaszczytnego obrazu był zbyt stary. Milion razy lepiej było umrzeć niż użyć niezwykle zaszczytnego obrazu. Teraz wszystko się zmieniło. Grid dowiedział się, że ten niezwykle honorowy obraz jest systemem odnawialnym i musiał rozważyć jego wspieranie. Za każdym razem, gdy awansuję, powinienem poprosić Picasso o narysowanie nowego. Oczywiście nie było to takie proste. Niezwykle zaszczytny obraz Pizzasse był pierwszym, który narodził się od 177 lat. Oznaczało to, że prawdopodobieństwo sukcesu było niskie. Mimo to nie było nic do stracenia, próbując. W takim razie jadę. Następnym razem, gdy przyjdziesz do wieży, możesz mnie odwiedzić w każdej chwili. Bardzo ci dziękuję, Abelio. Grid oddzielił się od Abelio i spotkał piątego fotela, Kena i szóstego fotela, Jurena. Nie dawali grid żadnych prezentów ani instrukcji. W przeciwieństwie do Betty, Grid był zadowolony, ponieważ wykazali się wystarczającą dobrą wolą, zdecydowanie tylko to miejsce jest inne. Grid dotarł na siódme piętro i sprawdził wysokie sufity. Wysokość sufitu wynosiła aż 12 metrów. Była prawie trzykrotnie wyższa niż pozostałe piętra. Na początku nie mógł rozgryźć przyczyny i nie zastanawiał się nad tym zbyt wiele. Jednak teraz było inaczej. Grid wiedział teraz, dlaczego siódme piętro było wyjątkowo inne. Magiczna maszyna. Siódme piętro było w całości zajmowane przez 3 RD Seat, Radwolf. To tutaj znajdował się warsztat magicznych maszyn. Pewny siebie Grid zbliżył się do gigantycznej żelaznej bramy i przełknął ślinę. Nawet starożytne magiczne maszyny, nazwane na część smoków, wykazywały przytłaczające zdolności bojowe. Zastanawiał się, jak dobrze sprawdzą się najnowsze magiczne maszyny. TL, Raiders i Smakosz Smokry Raiders zostały nazwane, zanim dowiedziałem się, że magiczne maszyny zostały nazwane po smokach. Nazwałem je osobno, aby uniknąć zamieszania, ale ponieważ są takie same, wróciłem, aby zmienić nazwę smoka na najeźdźcy. Nawias zamykający. Spodziewał się otrzymać w prezencie magiczną maszynę i już zastanawiał się, czy ma talent do kontrolowania magicznych maszyn. Było to równoznaczne z prawidłowym piciem zupy kimchi. 1. Jednak wartość magicznej maszyny była tak wysoka, że picie zupy kimchi było czymś naturalnym. Możesz wejść, jeśli zdołasz otworzyć drzwi, głos Red Wolfa dobiegł zza żelaznych drzwi. Były to żelazne drzwi o grubości ponad 3 metrów. Następnie Jęk. Grid zacisnął zęby, gdy w końcu pchnął drzwi, którym wywołały za Spodnie spodnie. Gdy dyszał bez tchu, w jego wizji pojawił się nowy świat. Przytłoczył go widok ośmiu magicznych maszyn stojących obok siebie. Jeden jest piezu piezupykim i przed poczęstowaniem ciastem ryżowym i zasadniczo oznacza to, że nie należy zakładać nie liczyć kurczaków przed wykluciem. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1228. To jest inne. Starożytny artefakt była to etykieta przyczepiona do magicznych maszyn. Magiczne maszyny były spuścizną sprzed ponad tysiąca lat. Jednak osiem magicznych maszyn w warsztacie Red Wolfa było innych. W tym momencie produkowano i modyfikowano najnowocześniejszą broń bojową, po prostu wygląd znacznie się zmienił, odzwierciedlało zmienioną epokę. W porównaniu z raidersami Zibela maszyny te były prawie dwa razy większe. Czy to po to, by walczyć ze smokami? Starożytni giganci stworzyli magiczne maszyny, aby stawić czoła wielkim demonom. Potem minęły lata i świat się zmienił. Celem Radwolfa był teraz smoki, a nie wielkie demony. Wyglądało na to, że doświadczył, że nie nadaje się do walki ze smokiem, więc zwiększył rozmiar i wagę magicznych maszyn. To dlatego, że moc rzeczy większych i cięższych była większa. Cóż, to było przy założeniu, że można to kontrolować. Oczy Pagma. Grid był przerażony, majestatem ogromnych magicznych maszyn. Wreszcie z opóźnieniem doszedł do siebie i użył umiejętności. Wersja wykonawcy Pagma SS Bala stąd Gdy użyje Pagma SLS do sprawdzenia przedmiotu, jego zrozumienie znacznie wzrośnie. Może wtedy potwierdzić wartości opcji i statystyk, a nawet skopiować przedmiot. Grid planował w przyszłości zwiększyć swoją wiedzę na temat magicznych maszyn. Był również czysto ciekawy szczegółów dotyczących magicznych maszyn jednak zawiódł. Ten przedmiot znajduje się w tomenie, której nie możesz zrozumieć. Zgodnie z oczekiwaniami, to jest niesamowite. Hej, Grid był zaskoczony, gdy usłyszał głos. Był zniechęcony, jak dziecko przyłapane na kradzieży, gdy zbliżał się Radwolf. Czy było coś dziwnego, kiedy otwierałeś drzwi? Grit przypomniał sobie żelazne drzwi, które właśnie otworzył, żeby wejść, i przechylił głowę. Zobaczmy. To było po prostu brudne. Nie, po prostu myślałem, że jest ciężki. Drzwi z żelaza Księżycowej Nocy. Księżycowa nocna żelazko? To żelazko, który blokuje status. Status? Mówisz o poziomach transcendencji. Wszystkie rzeczy i tytuły, które do tej pory zbudowałeś, są Twoim statusem. Wszystko to jest zablokowane przez żelazko Księżycowej Nocy. Właśnie otworzyłaś drzwi, które były tak ciężkie jak dziesiątki drzwi z czystą siłą. Greed czuł się trochę dziwnie. Nic dziwnego, że czuł, jakby czegoś mu brakowało. Zastanawiał się, co to było. Okazało się, że efekty jego tytułów i zdolności stworzone przez jego transcendentny status chwilowo zniknęły. Czy na świecie był taki minerał? Minerały zdolne do blokowania magicznej mocy były rzadkie. Jednak nigdy nie słyszał minerale, który blokowałby status i nigdy tego nie wyobrażał. Redwolf spojrzał w podekscytowane oczy Grida i powiedział z dumą: Pancerz magicznych maszyn jest zrobiony z żelaznego żela księżycowej nocy. Dlatego pięść magicznych maszyn może przeniknąć magiczną moc smoka i rozbić ich łuski. Co z tym? Czy to nie wspaniałe? Smoki były z natury silne. To dlatego, że byli gatunkiem transcendentnym. Sam ich status wrodzony był wysoki, więc nie zostały dotknięte atakami organizmów niższych. Oznaczało to również, że siłę smoka można było stłumić, blokując jego status. Biban był w stanie odciąć jedno ze skrzydeł kamiennego smoka Gujela dzięki wsparciu magicznych maszyn. Rozumiem. Grid miał przez chwilę pustkę w głowie, ponieważ był zdumiony nowym minerałem o nazwie Monitiron. Potem szybko się uspokoił i zapytał: Radwolf, tu księżycowa noc żelaza jest niedawno odkrytym minerałem. Dlaczego tak myślisz? Walczyłem z magiczną maszyną, ale nie miała ona nic, co mogłoby zablokować mój status. Grid był kowalem. Był bardziej zainteresowany minerałami niż ktokolwiek inny i musiał je studiować. Ty walczyłaś z magiczną maszyną? Ach, czy mówisz o jednym z tych odpadów na zewnątrz? Ich zewnętrzna zbroja była pierwotnie wykonana z żelaza księżycowej nocy. Jednak został odzyskany setki lat temu, kiedy te magiczne maszyny zostały odrzucone. Masz na myśli, że żelazko księżycowej nocy istnieje od czasów starożytnych? Nie było jednak wiadomo. Było tak dlatego, że był tak cenny, że trzeba go było odzyskać. Twarz Grida zmieniła się, gdy był wewnętrznie przepełniony pragnieniem księżycowej nocy żelaza. Tak, był to rodzimy minerał z królestwa olbrzymów. Wielkie królestwo zostało zniszczone przez smoka ponad tysiąc lat temu. Mówiono, że wyspa została całkowicie zatopiona w morzu z powodu oddechu smoka. To ostatnia żelazna noc księżycowa, która jest na świecie. Dlatego się tym zajmuje. Uzyskałeś informację o nowym minerale. Moonni Tiron zostanie dodany do listy informacji o minerałach. Żelazo księżycowej nocy. Rodzimy materiał, który istniał w królestwie starożytnych gigantów. Tymczasowo blokuje status osoby. Wzrok Grida zwrócił się na żelazne drzwi, które otworzył przed chwilą. W tym samym czasie uderzył go słowa Radwolfa. Nie pożądaj tego. Muszę naprawiać magiczne maszyny, które niszczą się za każdym razem, gdy walczymy ze smokiem. Obecnie żelazko ma on nit, które mam, nie wystarczy. Nie mogę się powstrzymać przed pożądaniem tego. Zastanawiam się też, dlaczego zrobiłaś drzwi z żelaznej nocy księżyca. To głupie pytanie. Jest tak, że nikt nie może wejść. Na świecie nie ma wielu ludzi z twoim poziomem czystej siły. Radwolf był bardzo ostrożny, w przeciwieństwie do swojego wyglądu. Jaki złodziej mógłby najechać wierze mądrości? Redwolf roześmiał się, gdy przeczytał absurdalną minę Grida. Nie słyszałaś o wielkim rozbójniku Czerwonej Nocy. Wielki rozbójnik czerwonej nocy, takiej nie usłyszał grit, kiedy otrzymał plan cesarskiego pałacu. System ostrzegł go, że wielki rozbójnik Czerwonej nocy jest nim zainteresowany. Po kręgosłupie Grida przeszedł dreszcz. Wielki rozbójnik czerwonej nocy wkradł się do wieży mądrości? Zgadza się. Nie to. To było już wystarczająco zdumiewające, że ta osoba odkryła wieżę ukrytą za pomocą wszelkiego rodzaju magii. W jaki sposób złodziej wkradł się i oszukał zmysły członków? Grid zamknął usta ze zdumienia i wkrótce wysunął hipotezę. Czy on jest transcendentny? Zgadza się. Działa od co najmniej 600 lat. Jego wiek rywalizuje z nami. Wow, ten cholerny facet ukradł naszyjnik który był tu ukryty ponad sto lat temu. Nevartan? Naszyjnik Smoka? Tak, to był naszyjnik zrobiony ze złamanych pazurów Wartana. Zwodzi tych, którzy go widzą, i doprowadza noszącego do szaleństwa. Dlaczego zrobiłeś coś takiego? Grit powoli to zauważył. Słowa i czyny Red Wolfa były surowe, ale w rzeczywistości były miłe. Dowodem była postawa, z jaką odpowiadał na każde pytanie. To rodzaj łupu. Gdybyś był mną, odrzuciłbyś smocze szpony, na które zasłużyłeś? Ach, tak. Odpowiedzi były dobre, ale wydawało się, że nie mają żadnej wartości. Zdobycie księżycowego żelaza nocy było praktycznie niemożliwe, więc ta informacja była niepotrzebna. Grid myślał w ten sposób, ale sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Czy krew Twojego kowala gotuje się, gdy patrzy się na żelazko księżycowej nocy? Zastanawiał się Radwolf. Oczywiście. Chciałbym pracować z Moonitron, jeśli mam szansę. W takim razie odbierz naszej nitnej wartana. Wynagrodzę cię kawałkiem żelaznego księżycowego nocy. Radwolf był członkiem wieży. Nie był kimś, kto wypowiadałby lekkie słowa lub bezsensowną paplaninę. Planował dać Gridowi misję od momentu, gdy przyniósł żelazo księżycowej nocy. Pierwszy Seat uważa, że powodem kredzie jego przez Wielkiego Złodzieja z Czerwonej Nocy jest zaspokojenie jego pragnienia zbierania. Jest mało prawdopodobne, że wypuści na świat naszyjnik wartana. Jednak moje myśli są inne. Jak mogę zaufać złodziejowi? Czy to nie w porządku? Czy chcesz przyjąć zadanie naszyjnik Newartana? Naszyjnik Newartana. Trudność. Odzyskaj naszyjnik wartana, który został skradziony przez wielkiego rozbójnika Czerwonej Nocy. Misja czysta warunek. Dostarcz naszyjnik wartana do trzeciego miejsca. Radwolf. Czysta nagroda za zadanie. Żelazna noc księżyca. Powinowactwo z Radwolfem wzrośnie. Ach! To była upragniona misja, ale trudno ją było zaakceptować. Nie widział żadnej możliwości oczyszczenia go. Niepewny Gryd zapytał wprost, jak mogę odzyskać naszyjnik od wielkiego rozbójnika Czerwonej nocy. Gdybym wiedział, to nie odwiedziłbym go bezpośrednio i sam go odzyskałem. Wyraz twarzy grida stał się zauważalnie ciemniejszy, a Radwolf zakaszlał, zanim wyjaśnił nie daje ci niemożliwej misji. Zapewniam się, że prędzej czy później staniesz się celem wielkiego rozbójnika Czerwonej nocy. Ten palent ma chore zainteresowanie. Chore zainteresowanie? Tak. Zasłynąć swoim nazwiskiem, kradnąc przedmioty tym, którzy reprezentują czasy. To wyraźna ambicja zbierania i sławy. Nawet jeśli nie masz żadnych bogactw, podbiegałby i ukradł ci pustoniska. Ach! Ujawniono nowy fakt. Powodem, dla którego grid zaintrygował wielkiego rozbójnika Czerwonej Nocy, był plan cesarskiego pałacu, ale prawdopodobnie skupiał się on na samym gridzie, a nie na planie. Na pewno pojawi się przed tobą. W tym czasie jeden z Twoich skarbów będzie już w jego rękach. Co się stało, kiedy zabrał nasze inikny wartania? Redwolfowi przypomniano o tym incydencie i przemówił przez zaciśnięte zęby to krótka okazja, ale będziesz miał okazję z nim porozmawiać. W tym czasie spróbuj z nim negocjować. Wtedy możesz odzyskać naszej nigdy wartana. Od początku do końca Radwolf nigdy nie powiedział Gridowi, żeby stłumił złodzieja siłą. Powód był oczywisty. Oznaczało to, że był przeciwnikiem, którego grid nie mógł stłonić siłą. Nawet Radwolf, członek wieży, nie zdołał go złapać. Jest albo naprawdę silny, albo ma świetną metodę ucieczki. Oczywiście mogło to być jedno i drugie. Transcendentny złodziej. To była okropna hybryda. Jakoś nie chciał angażować się w tę osobę. Jeśli jednak była to osoba, w którą i tak by się zaplątał, powinien to wykorzystać. Rozumiem: Radwolf. Spróbuję. Kukuk, ten facet. Zostawię to tobie. Misja została zaakceptowana. Żelazo księżycowej nocy minerał, który miał moc tymczasowego blokowania czyjegoś statusu. Wielkie demony, archaniołowie, legendy, transcendentne i bogowie. Był to niezbędny minerał, aby Grid mógł stawić czoła tym potworom w przyszłości. Podoba mi się twój duch. Redwolf uśmiechnął się z satysfakcją z chęci przyjęcia misji przez Grida i wyciągnął rękę do Grida. Będę czekać na dobrą nowinę. Będę ciężko pracować. A propos, ja? W sumie jest to magicznych maszyn. Czy to oznacza, że członkowie wierzy inni niż tej zelc mogą obsługiwać magiczne maszyny? Zupełnie nie. Został zaprojektowany tak, aby mogli nim jeździć tylko giganci. Członkowie wieży byli szczytem własnego pola. Jeśli obsługiwali magiczne maszyny, musieli zapieczętować własne umiejętności. Powodem istnienia ośmiu magicznych maszyn są atrybuty. Każdy smok ma swoje własne atrybuty. Muszę za nimi jak najwięcej nadążyć, aby z nimi walczyć. Ach, rozumiem. Grit myślał, że magiczne maszyny mają inną energię. Wynikało to z różnicy w atrybutach. Grit skinął głową i zadał naprawdę ważne pytanie: Przepraszam, chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie: Czy można stworzyć magiczną maszynę, którą mogą prowadzić ludzie, a nie olbrzymy? Zgodnie z oczekiwaniami nie było to możliwe? Grit nie miał wielkich oczekiwań. Nawet Zibal mógł obsługiwać magiczne maszyny tylko przez dziesiątki sekund. Sam gatunek ludzki nie nadawał się do kierowania magiczną maszyną. Jednak odpowiedź była zupełnie inna niż oczekiwał Grit. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wiele funkcji jest zredukowanych, a wydajność obniżona. Czy mam cię nauczyć, jak to zrobić? Jak w kilku słowach mógł zdobyć przepis na magiczną maszynę napędzaną przez ludzi? Wieża mądrości była naprawdę miejscem, które dawało i dawało. Podekscytowany Gry skinłął głową i Radwolf zbliżył się do biurka, zanim zaczął grzebać w stercie papierów. Szybko wyjął plan i przekazał go Gridowi. Tu masz. Jednak do tego potrzebny jest Pawran. He? Grid zesztywniał, gdy podekscytowany akceptował plan. Aby zredukować produkcję i umożliwić jej pełny ruch, potrzebna jest unikalna cecha samodzielnego ruchu, która należy do Pawranu. Potrzebujesz co najmniej dwóch ton. Więc w rzeczywistości nie możesz tego zrobić. Dlatego od ponad tysiąca lat nie było magicznych maszyn dla ludzi. Cóż, weź to i tak. To jest mój plan, nie kogokolwiek innego. Uczyń z tego rodzinny skarb? Redwall jeszcze o tym nie wiedział. Fakt, że Pawran przekształcił się teraz w chciwości, może się rozmnażać w nieskończoność. W umyśle grituje w się majestat jednostki magicznych maszyn. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1229. Nabyto metodę produkcji małych magicznych maszyn. Metoda produkcji małych magicznych maszyn. Ocena starożytna. Metoda produkcji magicznej maszyny nadającej się do kontroli człowieka. Warunek nauki. 5 umiejętności produkcyjnych na poziomie rzemieślnika lub jedna legendarna technika produkcji. Waga. 1. To było zaskakujące. Grid początkowo sądził, że produkcja magicznych maszyn pozostawiono uczonym i alchemikom, ale jego przewidywania były całkowicie błędne. Nie ma znaczenia, na jakim polu produkcyjnym się znajduje, o ile osiąga szczyt. Plan stworzony przez legendarnego naukowca był tak doskonały, że każdy, kto potrafił go przeprawić, mógł go śledzić. Pomyślał, że powinien przyjąć to jako fakt. Ranking jest klasyfikowany jako starożytny, tak jak Reiders. Starożytny było ceną specjalną. Był traktowany oddzielnie od normalnych ocen mitów i nie było żadnych premii do statystyk, gdy taki został wyprodukowany. Mimo to żal, który Grit odczuwał w tej chwili, nie dotyczył braku zdobytych statystyk. Problem w tym, że potrzebuje dwóch ton chciwości. Chciwość podwaja się co 10 dni. Dopiero po dwóch miesiącach udało się zdobyć dwie ton chciwości. Oczywiście była to historia, kiedy zostawił to w spokoju na dwa miesiące. Niestety, Grit nie mógł pomnożyć więcej niż określoną kwotę. Trzeba było stłumić ten atrybut, zanim można było wyczuć magiczną moc szalonego smoczego żelaza. Dlatego zebranie dwóch ton chciwości zajęłoby pół roku. Oznaczało to, że stworzenie magicznej maszyny zajęłoby co najmniej pół roku. Moc tej małej magicznej maszyny może wynosić tylko jedna piąta, nie jedna dziesiąta mocy poszukiwaczy, ale warto było czekać tak długo. Jednak Grid miał już inny plan. Nie mógł czekać pół roku, tak jak dziecko czekające na urodziny. Stało się tak, ponieważ konieczne było zbudowanie bardzo dużego statku latającego, który poruszałby się sam powietrzną fortecę. Zebranie chciwości niezbędnej do stworzenia powietrznej fortecy zajmie co najmniej 5 lat. To była analiza Great'a Agastitzks. Stitzks powiedział, że samo położenie fundamentów fortecy wymagało setek ton chciwości, a zgromadzenie tej sumy zajęłoby 5 lat. To był tylko fundament. Oznaczało to, że po nieustannym oddzielaniu chciwości potrzeba było tylko 5 lat, by zdobyć fundament fortecy. Jeśli w międzyczasie zrobię magiczne maszyny, to opóźniłoby czas jeszcze dłużej. Innymi słowy, czas budowy fortecy opóźniałby się o pół roku za każdym razem, gdy została wykonana jedna magiczna maszyna. Great czuł, że to bardzo duży cios. Broń taktyczna, która pozwalała mu swobodnie nosić i operować wojskami i bronią na dużą skalę, taka była planowana rola powietrznej fortecy Grida. Miał nadzieję, że powietrzna forteca będzie wielką pomocą w łatwym podbiciu wszystkich królestw kontynentu i walce z najjeźdźcami, takimi jak wielkie demony. Grid chciał wyeliminować wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa dla swoich rodzin, kolegów i królestwa, dlatego z jego perspektywy Gridowi nie było przyjemne spowolnić budowy powietrznej fortecy. Ale, siatka rozwinięta w metodzie produkcji, co ty robisz? Red Wolf był poruszony jego działaniami. Była to bezużyteczna metoda produkcji, którą Radwolf kazał Gridowi zachować jako rodzinny skarb, więc był zdenerwowany nieoczekiwanym zachowaniem Grida. Hej, hej, nie możesz stworzyć magicznej maszyny, gdy się tego nauczysz. Mała magiczna maszyna była najmniej wartościową z prac Radwolfa. Była to jednak historia oparta na założeniu, że to zbyt niemożliwe, aby było praktyczne. Nie było defektów w metodzie produkcji małej magicznej maszyny, a stopień wykonania był doskonały. Jak każda inna metoda produkcji, była to praca, którą cieszył się Radwolf. Radwolf miał nadzieję, że jego praca na zawsze pozostanie rodzinnym skarbem dynastii Overgaret. Chciał czuć się dumny, gdy z dystansu obserwował, jak jego praca jest postrzegana jako wyjątkowa. Jednak w tej chwili sam zobaczę, czy to niemożliwe, czy możliwe. Grid otworzył i przeczytał plan. Następnie cała wiedza i informacje zawarte w planie zostały przeniesione do Grid. Eka, twarz Red Wolfa poczerwieniała. Spojrzał na Grida, który zignorował jego ostrzeżenia i zamienił swoją pracę w coś mniej niż kupę. Legendarny naukowiec w historii czuł się niezadowolony z Grida, który zignorował rady udzielone przez kogoś, kto prowadzi badania od ponad tysiąca lat. Niemniej jednak Grid to nie obchodził? Ręce Boga. Dwie czarno-złote ręce unosiły się przed gridem. Ruszyli sami i zaczęli wachlować czerwoną twarz Redwolfa. Ten Redwolf wiedział o Pawranu. Metoda produkcji małej magicznej maszyny została zainspirowana najlepszym minerałem, który brachami i Pagma wspólnie zbadali i wyprodukowali. Dlatego natychmiast to zauważył minerał, którego używał teraz grid. Bardzo różnił się od Pawranu, który znał, czy to ewoluowało. Redwolf obserwował każdy ruch rąk Boga unoszących się przed nim. Jego rozległa wiedza analizowała właściwości minerałów tworzących boskie ręce, a jego delikatne zmysły odczytywały energię boskich rąk. Wyraz twarzy Radwolfa wykrzywił się. Jego duże i jasne oczy podniosły się, a Grid wzdrygnął się ze strachu. Zmieszałeś pawrę z szalonym smoczem żelazem? Dla wieży mądrości, szalone smoczem żelazo było katastrofą. Ich bezpośrednim zadaniem było odnalezienie i pozbycie się całego szalonego smoczego żelaza, który zagrażało pokojowi na świecie. Mam kłopoty. Grid zdał sobie sprawę ze swojego błędu, gdy zobaczył poruszenie Radwolfa. Pierwsza siedziba, Hayate, mogła tolerować istnienie chciwości, ale stanowiska pozostałych członków wieży mogą być inne. Może jeszcze nie słyszał tego z pierwszego miejsca. Tak czy inaczej, Grid musiał najpierw przekonać Radwolfa. Jak zauważył Hayate, Grit kontrolował Greda. Stało się to w chwili, gdy Grid miał wyjaśnić. Zdumiewające. Bardzo trudne. Radwolf nadal miał zły wyraz twarzy, ale jego usta rozszerzyły się do maksimum, gdy chwycił ręce boga i zaczął je badać. Przezwyciężyła wady pawranu, który istnieje tylko w bardzo małych ilościach. W przyszłości pawran może się rozmnażać w nieskończoność. Naprawdę niesamowita. Całkowicie straciłem strach przed nim. Jaką odwagę miałeś, aby zachować naturę szalonego smoczego żelaza? Masz cały ten szalony smoczy kamień, prawda? Ilekroć szalone smoczego żelazu przekracza określoną ilość? Masz środki, aby je stłumić za pomocą mocy tłumienia szalonego smoczego kamienia? To nie może być to. Ilość szalonego smoczego kamienia jest ograniczona w porównaniu z wciąż mnożącym się szalonym smoczem żelazem. Jak zamierzasz później stłumić szalone smocze żelazo? To nie będzie trudniej sobie z tym poradzić, gdy mi więcej czasu. Sieć nie odpowiedziała szybko. Surowy wyraz twarzy i ton red wolfa u niego niepokój. To oczywiste, że jest zły, patrząc na jego wyraz twarzy i intonację. Dlaczego wydaje się być naprawdę zadowolony? Ha, czekać, czy zrobiłaś kowadło z szalonego smoczego kamienia? Czy możesz w każdej chwili kontrolować rozprzestrzenianie się szalonego smoczego żelaza? Te zgadza się. Za wyborem popełnienia wielkiego przestępstwa kryła się skrupulatna kalkulacja? Puha ha W rzeczy samej. To niesamowite. Redwolf uśmiechnął się i przytulił rękę Boga, jakby był jego ukochanym wnukiem. Potem pogłaskał rękę Boga, która walczyła, jakby jej się to nie podobało. Pomyślałem, że skoro jesteś bohaterem królem, będziesz szlachetnym i nudnym bohaterem, ale tak nie jest. Nie wystarczy oszukać wieżę udając, że nie znasz właściciela szalonego smoczego żelaza. Chciałeś też wziąć szalone smocze żelazo, które stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie i uczynić je całkowicie swoim. Jesteś zaskakująco podstępnym, chciwym facetem. Grit próbował odczytać wewnętrzne myśli Red Wolf'a i zesztywniał jak kamienna statua. To było bardzo dawno temu. Przypomniało mu to czasy, kiedy właśnie odkrył rzadką księgę Pagma. Potępienie Irla Asura, gdy konfrontował się z Gridem, który próbował ukraść rzadką księgę pakmy, krążyło w jego umyśle. Irla Shur nazwał go przebiegłym facetem. A potem, pod koniec zniesmaczonego spojrzenia Irla Asura, czekała śmierć. Poprzedni obraz Irla Asura nałożył się na Radwolf i Grid przełknął ślinę. Z pewnością byłby to wielki cios, gdyby spadła jego więź z członkami wieży. Grid musiał być ostrożny, musiał starannie dobierać słowa. Krok Radwolf podszedł do cichego mężczyzny. Potem uwolnił rękę Boga, która była związana jego siłą i sięgnął. Czy planował uderzenie? Siatka była napięta. Radwolf przytulił Grida, a potem wykrzyknął z wybuchem śmiechu: Podoba mi się. Naprawdę to lubię. Nie jesteś głupim głupcem, jak do tej pory wielu pionierów. Haha. Hahaha. Ha, Grid przypomniał sobie, że to wieże Mądrości. Było to miejsce, w którym członkowie wieży dawali i dawali, bo niczego im nie brakowało. W takim razie pójdę. Po spotkaniu z Radwolfem, Grid nie pojechał na spotkanie z drugim fotelem, Kronsaldzem. To dlatego, że był psychicznie wyczerpany kontaktami z Radwolfem. Grid chciał się wylogować nieco wcześniej. Potrzebował przerwy. Podobało mi się. Hej, ja też uścisnął dłoń Gridowi w imieniu członków wieży. Grid skłonił się uprzejmie i obiema rękami uścisnął dłoń Hayate. Ja też mi się podobał. Nie wiem, jak ci podziękować za Twoją przysługę. Możesz mi spłacić w przyszłości. Biban grzebał w uszach i pośpiesznie namawiał Grida. Nie martw się i wracaj szybko. Musisz nauczyć mojego potomka techniki niezrównanego serca. Red Wolf dodał: Będę obserwował Twoją magiczną maszynę z daleka. Kukuk, armia ludzkich magicznych maszyn. Krew gotuje mi się na samą myśl o tym. Będę cię obserwował i kibicował. Dziękuję. Grid po prostu powtórzył te same słowa. Nie było innych słów, które mógłby wypowiedzieć poza podziękowaniami. Grid pożegnał się z nimi jeszcze raz i opuścił wieżę. Teraz jego pozostałym zadaniem było nauczenie piarotachniki niezrównanego serca i zarządzania chciwością. Przed tym, całe szalone smoczeń żelazo dostarczone kowalom z królestwa Overgaret musi zostać odyskane. W ten sposób odwdzięczył się za zaufanie, jakim obdarzył go Gohejarte. Czym jest minerał, który może zastąpić szalone smoczeń żelazo? Grid był zaniepokojony przez cały czas powrotu do Reinhardta. Wtedy zdał sobie sprawę, czy minerał jest ważny. Powodem, dla którego masowo produkowany zestaw Grid był doskonały, nie był materiał. Pierwotnie masowo produkowany zestaw Grid był wykonany ze zwykłego metalu jako materiału. Dlatego nazwano go produkowanym masowo. Dopiero po tym, jak Grid nauczył się korzystać z szalonego smoczego żelaza, wprowadzono je do użytku. Przede wszystkim nie muszę mieć obsesji na punkcie materiałów. Odzyskanie szalonego smoczego żelaza nie obniżyłoby wartości masowo produkowanego zestawu Grid. Grid zdał sobie z tego sprawę i udał się do kompleksu kuźni. Kazał kowali zabrać się przed nim, a następnie odzyskał całe szalone smocze żelazo używanym w kuźni. Co się dzieje? To, kowale pracowali, korzystając z zalet metalu, który podwajał się co 10 dni. Teraz ich oczy rozszerzyły się na ten widok. Nie było łatwo dostrzec intencje króla przeciążonego Grida, który odzyskiwał szalone smocze żelazo. Grid wydał rozkaz do tysięcy stojących w oszołomieniu kowali. Od dzisiaj używanie szalonego smoczego żelaza jest zabronione. W przyszłości wszyscy kowale będą produkować masowo zestaw Grid ze zwykłych materiałów żelaznych. Kowali wyrazili swój szok. Nie przekonał ich nagły rozkaz Grida. Grid rozpoznał sceptyczne spojrzenia niektórych kowali i po cichu zaczął pokazywać swoje umiejętności w metodach masowej produkcji, które ostatnio stworzył. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1230. Premier. Dlaczego nie powstrzymałeś jego królewskiej mości? Administrator Rabit odwiedził biuro Lawela i podniósł głos. Był tak wściekły, że cała jego twarz i szyja były czerwone. Dlaczego milczałeś, kiedy jego wysokość zniszczył całe szalone smocze żelazo królestwa? W ciągu ostatnich kilku lat rynek gospodarczy królestwa przeciążonego bardzo się zmienił. Rolnictwo było kiedyś centrum gospodarki, ale teraz zbrojownia stała się przemysłem reprezentującym królestwo Overgaret. Powodem tego było szalone smocze żelazo. Dzięki nieskończonemu rozmnażaniu szalonego smoczego żelaza, bojowy rynny był produkowany niemal za darmo. Oznaczało to ogromne zyski. Szalone smocze żelazo było jednym ze skarbów, które promowały zyski przemysłu sprzętu bojowego królestwa Overgaret. Wtedy królik otrzymał wiadomość, że King Grid po dzisiejszym powrocie odzyskał i zniszczył całe szalone smocze żelazo. Królik był administratorem, którego obowiązkiem było wzbogacenie królestwa i czuł się, jakby uderzył go piorun znikąd. Jego wysokość powinien nadal mieć trochę szalonego smoczego żelaza, które posiada osobno. Musisz przekonać jego wysokość, by ponownie zaopatrzył kowali w szalone smocze żelazo. Po naleganiach królika, w wizji Lawel pojawiło się powiadomienie. Administrator Rabbit zaproponował zadanie przekonaj króla. Królik był najwyższym urzędnikiem zarządzającym skarbem państwa. Graczom z Owerga Kingdom trudno było odmówić zleconych przez niego zadań, ponieważ było to rozkaz. Jednak Lawel miał wyższą pozycję niż królik. Był znacznie wyższy. Z łatwością odrzucił zadanie i zadał królikowi pytanie: kiedy szalone smocze żelazo należało do królestwa? To. Obłędne smocze żelazo zawsze należało do King Grit. Po prostu pożyczył go na chwilę królestwu. Nie mamy prawa interweniować, bez względu na to, jak zagospodaruje to jego wysokość. To prawda, ale czy nie masz obowiązku upominać jego królewskiej mości w razie potrzeby? Jeśli pozbędzie się szalonego smoczego żelaza, tempo wzrostu gospodarczego w królestwie Overgarad będzie wielokrotnie niższe niż obecnie. Nie możemy stać bezczynnie. Nie, obowiązkiem prawdziwego sługi jest zaufać jego królewskiej mości przed upomnieniem go. Dlaczego jego wysokość podjął taką decyzję? Królik patrzył tempo. Zdał sobie sprawę, że na chwilę stracił panowanie nad sobą z powodu presji i obliczania zysków i strat. Słowa Loela były słuszne. Był sługą Grida, zanim został administratorem. Zamiast kwestionować wybory Grida, właściwą postawą było zaufanie mu i próba zrozumienia. Królik pomyślał w milczeniu przez chwilę, zanim powiedział: czy jego wysokość jest obciążona niebezpieczeństwem szalonego smoczego żelaza? Tak, to prawda. Osobiście uważam, że jego wysokość postąpił dobrze. Wszyscy popełniali błędy. Jeden z dziesiątek tysięcy kowali morzeń zapomnieć o powstrzymaniu rozprzestrzeniania się szalonego smoczego żelaza. Możliwe, że szalone smocze żelazo spowoduje nieprzewidziane wypadki. Patrząc wstecz na incydent, w którym imperium zmagało się z szalonymi żelaznymi smoczymi igłami osadzonymi w murach imperium i darem ofiarowanym cesarzowej, Niebezpieczeństwo szalonego smoczego żelaza było zbyt wielkie. Może nawet sprowadzić smoki. Lawel potrząsnął głową, przypominając sobie informacje, które otrzymał od grida. Ponieważ nie chciał angażować się w smoki, szalone smoczę żelazo przyprawiało go ociarki. Nie wiem, czy możemy spotkać kogoś, kto potrafi mówić jak Nefelina. Obecność smoka w ogólnopolskim konkursie była ogromna. Uderzenie odciśnięte w jego mózgu nie zniknęło. Królik zwrócił się do Leela, który zdjął okulary i przycisnął rękę do czoła. Będę szanował i podążał za wyborami jego królewskiej mości. Jego wzburzenie całkowicie ustąpiło. Biznes ma podobieństwa do hazardu, więc na pierwszym miejscu podejmujesz ryzyko i stawiasz na zysk. Jednak orzeczenie jest inne. Dziękuję za zrozumienie. Lawel uśmiechnął się, odwracając się, by wyjrzeć przez okno. Sceneria królestwa Overgaret, które stało się wielką potęgą, była zarówno wspaniała, jak i dynamiczna. Grid Lael, Rabbit i ich koledzy połączyli siły, aby go stworzyć. Żadne ryzyko nie było tolerowane. To miejsce musi być chronione. Kiedy Lawel składała przysięgę, nastąpiło lekkie drżenie. Pałac stał się bardziej solidny od czasu ekspansji krasnoludaka, co wskazuje, że został poważnie dotknięty. Tak, minimalny wpływ wymagany do wywołania tego szoku. Nie mów mi, oczy królika drżały z niepokoju, a jego twarz była biała. Królika administratora, Ty tutaj byłeś. Rycerz wpadł do środka. Najpierw zasalutował Lawelowi, zanim zgłosił sytuację królikowi. Kacking Grit i Rockiero zaczęli pojedynkować się na polach. Jeszcze raz. Piaro miał bardzo wysoką pozycję w Inovergueret Kingdom. Królik nie chciał go skarcić, ponieważ był drugą najpopularniejszą osobą po gridzie. Jednak królik musiał nadal grać z łuczeńcem. Cholera. Jeśli mają się pojedynkować, to idź na w oddali. Nie wiedział, dlaczego dwoje ludzi, którzy potrafili zniszczyć górę, walczyło tutaj. Mogli dostosować swoją moc, ale problem polegał na tym, że zarówno Brit, jak i Piaro nie chcieli przegrać. Muszę iść, pójdę z Tobą. Potrzebuje tutaj pieczęci jego królewskiej mości. Ulotka trzymana w dłoni Lawela, gdy ścigał królika, przyciągnęła uwagę królika. Była to ulotka specjalnie zamówiona przez Picassa w celu rekrutacji nowych rolników. Głównym modelem był oczywiście legendarny rolnik Piaro. Pod modelem był Aura Master Hurent, znany jako następca piaro. Piaro niósł na ramieniu worek ryżu, a hurent trzymał za pęk tęczowych ziemniaków. Oboje pokazali białe zęby, uśmiechając się radośnie, wykrzykując, Rolnictwo to świetna zabawa. Co to jest? Ulotka w dłoni Lawel przyciągnęła uwagę królika. Rysz rejdana uprawiany bezpośrednio przez legendarnego rolnika i mistrza aury. Tęczowe ziemniaki, którymi cieszą się wielcy magowie. Jak powiedział książe Piaro. Poznałem King Grit i poznałem prawdziwy smak rolnictwa. Próbowałeś tego? Tęczowe ziemniaki. Czujesz to? Twoje ciało staje się zdrowe. Wszystko to jest łaską rolnika. To łaska rolnictwa. Bądźmy razem dumnymi rolnikami. Wieś. Woła cię. Była to ulotka, na którą nie można było przymknąć nawet w samym środku jego pośpiechu. Królik był pochłonięty kolorowymi i prymitywnymi frazami i na chwilę przestał chodzić. Efekt ulotki został zweryfikowany przez reakcję królika, a zadowolona Lowell wyjaśniła, czy na terytorium poprzedniego królestwa Gaussa nie znaleziono wielu minuty. Wygląda na to, że przyciągnie tam wielu młodych ludzi, więc ta ulotka ma na celu zminimalizowanie tego. Rolnictwo jest kręgosłupem królestwa Overgaret. Nie, mimo to, wykorzystując szlachetnego księcia jako wzór werbowania rolników. Czy mogę to usłyszeć od osoby, która próbowała skonfiskować pensję tego szlachetnego księcia? Cóż, nie musisz się martwić. Ludzie znają wizerunek Piaro. Piaro był najwyższym rangą szlachcicem po królu i generałem, który dowodził dziesiątkami tysięcy żołnierzy, ale zawsze spędzał czas z ludźmi. Dla ludzi był jak rolnik z sąsiedztwa. Był nieco przystojnym i miłym wujkiem. Lawel był przekonany, że jest kochany przez publiczność, a wykorzystanie Piaro jako modelu reklamy byłoby mistrzowskim posunięciem. To było zupełnie inne niż pojedynek sprzed kilku dni. Grit i Piaro przeglądali swoją poprzednią bitwę dziesiątki, a nawet setki razy. Oznaczało to, że zaatakowali przeciwnika bardziej dokładnie, prowadząc do długotrwałej bitwy. Było tak głównie dlatego, że Grid stał się bardziej ostrożny. W poprzednim pojedynku Grid od samego początku wykorzystał wszystkie swoje umiejętności. Tym razem jego styl legł całkowitej zmianie. Obserwował sytuację, czekał, aż Piaro zaatakuje, a następnie wykorzystał uniki lub obronę, czekając na szansę na kontratak. Który rozwinął techniki radzenia sobie po kilkukrotnym doświadczeniu wolnego rolnictwa? Z pewnością Grid dobrze zareagował na free Farming. W pełni wykorzystał fakt, że był lepszy od Piaro pod względem szybkości i obrócił większość ataków Piaro na nic. Jednak twarze obserwatorów, w tym Dantego i Singulet, nie był zbyt jasne. To było bogate pole uprawne. Była to niezwykle korzystna przestrzeń dla piaro. Wszystkie rodzaje upraw przywracały mu siłę i zdrowie w czasie rzeczywistym, więc długotrwała walka na wyniszczenie była dla grit niekorzystna. Większym problemem była zmienna się w nasion wśród metody wolnej uprawy. Dziesiątki nasion krążyły już wokół Grit i nie było wiadomo, kiedy w dowolnym momencie wykiłkują i zagrażają grit. Jak on może tego nie wiedzieć? Jaki był cel grit? Czy młody król naprawdę miałby strategię namierzenia Pirao, który był przyzwyczajony do walki? Wśród dziesiątek pytających obserwatorów o singulet sinkę nagle się rozszerzyły. To dlatego, że styl ataku nagle zmienił się drastycznie. Niezrównana farma serca 2. Styl. To była niezrównana uprawa serc, a niewolna uprawa? Super wzrost. Ziemia zatrzęsła się. Wszystkie nasiona rozsiane posiadceń wykiełkowały jednocześnie i stały się drzewami. Wytrzymałe drzewa blokowały wszystkie ścieżki odwrotu grida i wywierały nacisk na całe jego ciało. Co? Wszyscy obserwatorzy byli zdumieni rozmachem dawnego stylu swobodnego rolnictwa, który był teraz znacznie potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wśród nich zdumiony był mistrz Aury Hurent. Co to jest? Piaro nauczył się naturalnego stanu. Jako mistrz Aury, potrafił odczytać pojęcie energii i wiedział, że Piaro zawsze odzyskiwał i gromadził swoją siłę poprzez proces gromadzenia i łagodzenia otaczającej mocy magicznej. Na pierwszy rzut oka zasób był bliski nieskończoności, ale nie była to całkowita zaleta. Musiał to zebrać i ucieleśnić. W tej serii procesów wystąpiły wyraźne opóźnienia, więc Piaro czasami ujawniał luki. Sam styl swobodnego rolnictwa był umiejętnością, która pochłaniała wiele zasobów. Im więcej razy użyto w farming tym dłuższy był czas odnowienia i stopniowo traciła moc. Jednak w tym momencie to się zmieniło. Czysta energia Piaro została przywrócona kilka razy szybciej niż wcześniej. Dodatkowo zwiększyła się pojemność energii, którą można było akumulować. Spowodowało to znaczny wzrost mocy i szybkości free farming. Co się nagle stało? Wzrok hurenta nagle przeniósł się na grida. Ten, który powinien być najbardziej zdenerwowany, wyglądał na tek spokojnego. Tymczasem walka się nasilała. Moc bateringu z słodkiego ziemniaka spowodowała uderzenie, które ustępowało tylko po Moździerzowi, powodując wstrząsy ciał obserwatorów. Piaro jest przypłaczające. To było zupełnie inne od poprzedniego pojedynku. W ciągu zaledwie kilku dni umiejętności piaro przewyższyły grid. W chwili, gdy hurent pomyślał o tym, wokół grid pojawił się ogień. To właśnie użycie burzy Boga Ognia wcześniej ugotowało słodkie ziemniaki Piaro. Pośród ognia. Kwiat. Połączenie. Przekroczenie. Zabicie. Fala. Upuszczenie. Szczyt. obrót. Grid zaczął wyzwolić każdy taniec miecza i połączony taniec miecza, który miał. To było tak, jakby jego zasoby były nieskończone, ponieważ używał ich bez przerwy. Pole zamieniło się w kompletną ruinę. Po raz kolejny nie zrobiono wyjątku. Sir Piaro. Widać było zbliżającego się królika. Grid i Piaro, którzy wymieniali ciosy z uśmiechami na twarzach, stali się sztywni jak posągi, a obserwatorzy powoli się cofnęli. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść tym podobne, przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.